Tak patrzyłem sobie cały czas na salę. Ja widzę, że my wszyscy urodziliśmy się w okresie komunizmu. Wszyscy wychowaliśmy się wtedy, skończyliśmy szkołę. Większość z nas pojęła swe żony bądź mężów i w zasadzie większą część życia spędziliśmy w tamtym ustroju, który wydawało się, że on się już skończył i tylko czasami filmy Barei przypominały, a to noże na łańcuchu w barach mlecznych, czy słynne dowcipy o szatniarzu, którym nie mam pana płaszcza i co mi pan zrobi. Zupełnie inaczej patrzymy na filmy z tamtych czasów, które pokazywały bliską nam niby rzeczywistość, a teraz się jawią jako taka esencja tamtego czasu, który im więcej czasu upływa od 1989 roku, tym bardziej jednak groźny się wydaje. To jest właśnie jakiś taki dziwny paradoks, że ja, gdy chodziłem do szkoły w Łodzi, do bardzo dobrego liceum, to pamiętam naszą świetną nauczycielkę, która pracowicie tłumaczyła, że zbrodni w Katyniu dokonali Niemcy, bo zwłoki były powiązane celulozowym sznurkiem, a przecież Rosjanie takiego by nie mieli. I to był wariant rozumowania taki podwójny, odwołujący się do wysokiego poziomu cywilizacji niemieckiej i wynikającego z tego prawdopodobieństwa zbrodni. No jest oczywistą rzeczą, że w tamtym czasie nam się wydawało, i to chyba wielu z nas tego doświadcza, że jest tak, że jest jeden wielki, wspaniały naród, który jest poddany opresji władzy, policji, wojska, ale tylko przyjdzie wolność, to już wszystko będzie wspaniale i będziemy żyli w wolnej ojczyźnie, takiej, o której także w moim domu mówiło się cały czas. Moja rodzina z Wilna pochodziła i miała dodatkowe doświadczenia z pobliża komunizmu w postaci na przykład 9 powieszonych braci mojego dziadka na jego oczach. Także miał specjalny stosunek do Armii Czerwonej i do wszystkiego, co z komunizmem się wiąże. Ale przyznam się, że tak się zdarzyło 13 grudnia 81 roku, kiedy jechałem samochodem nie do końca dobrowolnie. Miał on zakratowane okna, ale jednak widzieliśmy ludzi i widziałem ludzi, którzy wychodzili z kościoła w Łodzi i widzieli konwój takich samochodów więziennych w eskorcie i wcale nie było tak, że machali nam, żeby dodać ducha, ale raczej mieliśmy takie wrażenie, że nie do końca się przyglądali. Była taka książka Mariana Brandysa Rondo, kiedy on opisywał, jak to w czasie wojny tworzył fałszywą organizację podziemną w okolicy, gdzie nie było organizacji partyzanckich i innych. I ja doświadczyłem, znając tę książkę, dziwnego stanu potem w stanie wojennym, kiedy w 83 roku udawaliśmy, że istnieje podziemie i powstawały pisemka, które prezentowały organizacje, które jeszcze nie zdążyły powstać w tych miejscach, gdzie działaliśmy. I to jest jakieś przekleństwo naszej historii, że tak mówiliśmy sobie, niech tylko Rosjanie odejdą, niech tylko będą wolne wybory, to my się tego wszystkiego, co jest pozostałością tego głupiego, bo on się jawił jako głupi poprzedni ustrój, nawet tak wszystkiego o jego okrucieństwach wtedy nie wiedzieliśmy, choć kto chciał, to wiedział. Tylko to minie i ja pamiętam drugi taki moment, który wyznacza moje takie myślenie o przeszłości, kiedy wszedłem w pałacu pana prezydenta Wałęsy do pokoju, gdzie był rzeczony oraz dwóch, no niestety nieżyjących już, nie mogą potwierdzić tego, pan profesor Geremek i Jacek Kuroń, kiedy ja mówiłem, no za chwilę, to było w przededniu opuszczenia Polski przez ostatni pododdział Armii Czerwonej. Mówię, panowie, no teraz Ruscy wychodzą, będą wybory i będzie świetnie. I pamiętam ten śmiech, który mnie zmroził, taki skierowany do młodego entuzjasty, któremu się wydaje Bóg wie co, a przecież nie jest to takie, oczywiste. I trzeci taki moment, kiedy w telewizji polskiej, która nas łączyła,
Tak sobie rozmawiałem z jednym z niezliczonych wówczas dyrektorów, których zwalnialiśmy z pracy i oni wcale nawet się nie dziwili temu. Dziwili się raczej, że za późno ich zwalniamy. Kiedy ja się założyłem z moim takim zastępcą, że pierwsze, następne wybory wygrają komuniści w Polsce i wygrają demokratycznie rękoma społeczeństwa i wrócą do władzy, mam nadzieję, że nie na długo, ale na to wyraźnie szło w pierwszych miesiącach 89-90 roku, że gdy nie zdecydowano się na to, żeby ostro się rozprawić z poprzednikami, kiedy Sejm oddalił wniosek o to, żeby uchwalić restytucję Rzeczpospolitą, to oświadczenie redaktor pani Szczepkowskiej traktowaliśmy jako coraz bardziej humorystyczne. I rzeczywiście tak było. Ja pamiętam, w telewizji miałem zlecony przez premiera ówczesnego program rozmowa z panią profesor Łętowską, która była wtedy rzecznikiem praw obywatelskich i była dokładnie z innej parafii niż ja, bo ja przyszedłem do telewizji prosto z taksówki. 8 lat się tym trudniłem, o czym za chwilę może. Jest tą panią profesor powołaną na rzecznika praw obywatelskich przez generała Jaruzelskiego, prowadziłem rozmowę, ciągle ją pytałem, proszę pani, nie może być tak, że my przechodzimy z okresu chaosu, okresu bezprawia i wprowadzamy pełne gwarancje procesowe dla każdego, kto stanie przed sądem, bo z tych gwarancji procesowych w pierwszym rzędzie skorzysta złodziej, przestępca i ten, który powinien siedzieć. I to tak było. On mówi, a pan nie rozumie, co to znaczy zdobycz europejska, a trzeba wprowadzić to, co rewolucja francuska dała, poszanowanie każdego. Ja mówię, że na mój rozum to tak nie pójdzie. A było to w roku 91, czyli na 6 lat przed wprowadzeniem lustracji, która była szokiem dla bardzo wielu ludzi w roku 97, kiedy ją wprowadzono, a dla mnie w noc teczek. Kiedy zapytałem Antoniego Macierewicza, pytając, czy ten cały zamęt w noc teczek jest potrzebny, ile tych teczek jest w MSW? On mówi 2 miliony czynnych. Ja wtedy dopiero zrozumiałem, co to znaczy. 2 miliony plus żona, plus dzieci, plus wujek, to jest 5 milionów ludzi, którzy za żadne ciastka. I nie dlatego, żeby byli zbrodniarzami, jakimiś mającymi ciężkie przestępstwa, ale których tamten system wchłonął tak, że żyli ciągle w jakimś strachu, że im się to wyciągnie. I oni od razu byli na straty przy budowie demokracji, czego my nie rozumieliśmy na początku. Może ja miałem okazję trochę wcześniej się temu przyjrzeć. I tak się budziło wyobrażenie o tym, czym był komunizm, w którym wyrośliśmy i jak trudno go było przerwać, skoro tyle osób było wplecionych w ten system. I teraz, kiedy ja słyszę o tym, że sędzia Iwulski, mi do głowy 2 tygodnie temu nie przyszłoby, że 30 lat po rewolucji w Sądzie Najwyższym jest człowiek, który, niech on będzie złoty chociażby, który miał mamę w milicji, tatę w milicji, żonę w SB. I o czym oni na imieninach w domu rozmawiali? O demokracji? To już nawet nie chodzi o to, żeby on miał skalane ręce, ale on był zupełnie z innego świata, tak jak w jednym z filmów Barei, no było obchodzono, towarzysze się umówili na obchodzenie gwiazdki. No usiedli, choinka była, wszystko było, no i trzeba było coś zaśpiewać i zaśpiewali Podmaskownie wieczora. No bo to znali i to było bezpieczne, prawda? I ten obraz, jak upiór teraz, ja oglądam te filmy stare, a to tak było przecież. W związku z tym, jak padło pytanie, na czym polega postkomunizm, to polega na tym, że my sobie budowaliśmy obraz przeszłości na pewnym złudzeniu, że istnieje tylko mała warstewka tych, którzy ciemiężyli, a reszta nie była tym skażona w ten czy w inny sposób. Dwa, że to tak łatwo da się oddzielić, gdy nawet Rousseau pisał, że 3 pokolenia są potrzebne, żeby jedna rewolucja przeszła w drugą. 3 pokolenia to jest 3 razy 23 lata, mniej więcej tyle żyje pokolenie, żeby oderwać się od starego systemu, od starych zwyczajów, a wyjść w nowe. Wreszcie pojawiła się
okoliczność, której też my nie przewidywaliśmy, bo to się nie mieściło w głowie, że po tych 30 latach ktoś powie, że komuniści siłą zmuszali do apologetów, do apologii ich. Przecież wszyscy mówili, że trzeba chodzić na pochody pierwszomajowe, bo sprawdzą, a jak się nie pójdzie, to będą nieprzyjemności. IPN, o to pytałem kolegów z IPN-u, czy znalazł listy tych, którzy chodzili, czy nie chodzili. Nie. Wmówiono ludziom, że istnieje takie poczucie, że jak się nie pójdzie, to na pewno w pracy będzie kłopot, a żadne dokumenty się na to nie zachowały i udało się wmówić ludziom, że tak to funkcjonuje. Ale jeżeli tak, i teraz słyszymy, że nie można się było przeciwstawić, to jest też nieprawda i trzeba dawać temu świadectwo, bo można się było przeciwstawić, tylko robili to nieliczni. Gdy opowiadano, że sędzia Iwulski musiał sądzić, nie musiał. W Łodzi, z której pochodzę, była pani sędzia Bocheńska. Państwo nie pamiętają tego, nie mając kontaktu z wymiarem sprawiedliwości, że wtedy sędziowie mogli należeć do partii, ale także po roku 80. bardzo duża grupa sędziów zapisała się do Solidarności. I w pierwszych dniach po stanie wojennym sędziom postawiono bardzo proste pytanie. Czy pan chce zostać w zawodzie, czy też nie? A jak nie, to fora ze dwora. I ze wszystkich osób, którym takie pytanie postawiono, była pani sędzia Bocheńska w Łodzi, która powiedziała nie. No to ją wyrzucono ze służby natychmiast i pies kulawą nogą o niej do dzisiaj nie pamięta. Umarła 3 miesiące później nagle, nie to, żeby samobójstwo popełniła, była dobrym sędzią, ale ona powiedziała nie i można było, tylko że cena za to była wysoka. Mówiono, że podstawową grupą, na której władza komunistyczna się opierała, byli dziennikarze. Ja byłem dziennikarzem już przed stanem wojennym i muszę powiedzieć, że tam wyglądała sprawa prosto. 13 grudnia większość z nas nie została w ogóle wpuszczona w pobliże telewizji i od razu się ujawniło to, że podlegamy wszyscy weryfikacji, ale część nie podlega. Miałem zaszczyt należeć do tej grupy, która nawet nie podlegała weryfikacji, bo nie podlegałem resocjalizacji w opinii komisji, ale reszta podlegała badaniu i ono wyglądało tak. I to trzeba sobie uświadomić jako zarazę, która w naszym życiu ciągle funkcjonuje. Komisja siedziała i pytała podobno, bo ja temu nie podlegałem, zadawała 3 pytania. Czy pan wie, że jest stan wojenny? No trudno było nie wiedzieć, skoro Skoty stały na Woronicza pod telewizją. Czy pan wie, jakie są zadania socjalistycznej telewizji w stanie wojennym? Tak. Czy pan chce pracować w telewizji? I teraz, proszę państwa, proszę sobie wyobrazić, ludzie mają domy, dzieci, kredyty, Bóg wie co, z różnych tytułów decydowali się na to, żeby do tej pracy przystąpić, wrócić. I oto w 89 roku nastąpiła wielka akcja przywracania tych, których wyrzucono bezterminowo. Na przykład ja byłem taką grupą. I nagle my się w jednej sali spotkaliśmy z tymi, którzy na te 3 pytania odpowiedzieli pozytywnie w 81 roku. No i nagle spotykamy się u progu demokracji, wolności, swobody i tak. Jak żyć? Ja w dodatku zostałem dyrektorem ośrodka w Łodzi telewizji. Ja miałem tymi kolegami, którzy uciekali przed nami na ulicy, chowali się w śmietnikach czy gdzieś, bo im zakazano kontaktów prywatnych z nami. Ja miałem nimi kierować. Ja ich przekonywałem, że teraz już jest dobrze, że już będzie. Nagle straszne doświadczenie. Nic z tego nie wyszło. Kto przeszedł tamtą szkołę, to jest po drugiej stronie jakiegoś płotu. Koniec, za długo, ale mogę... Byłem chyba jednym z nielicznych, chyba jedynym dziennikarzem, który sam zrezygnował z pracy w telewizji. I to 3 miesiące po wyborach mojego faworyta, za którego przepraszam, jak jeżdżę po całej Polsce. Przeprosiłem nawet w kilku artykułach, w jednej książce. Wiadomo, o kogo chodzi. Otóż nabraliśmy się wszyscy, ale również ja się przyczyniłem do tego. To jest dowód na moją zupełną niedojrzałość.
społeczną, moją naiwność, moje takie prostolinijne wychowanie w rodzinie. Wierzyłem absolutnie w tego człowieka. I wtedy, kiedy zaczynałem wiadomości te, które czasami przypominają sobie redaktorzy w kolejną rocznicę, wiadomości dobre lub złe, mówiłem, no, oby tych ostatnich jak najmniej, ale zawsze prawdziwe. To był mój taki tekst na wstęp. No i bardzo szybko przekonałem się, że to się wszystko cofa. Że jest jeszcze gorzej. Pamiętacie Państwo, była taka pani Ziółkowska, ona była Najwyższa Izba Kontroli chyba. No to była właśnie kandydatka, dawna komunistka, prawda, która była kandydatką Lecha Wałęsy. To była wizyta Wałęsy w Trybunie Ludu, gdzie powiedział, że lewa noga musi być w społeczeństwie. No, nie mieliśmy jeszcze pojęcia, jaki był stopień uwikłania Wałęsy we współpracę z SB. W Komisji Zakładowej Solidarności, w której się znalazłem i w której przegrałem wybory z lektorem języka angielskiego Piotrem Mroczykiem, świętej pamięci już, z tego powodu zresztą się ucieszyłem, bo to był zbyt duży dla mnie, za młody byłem po prostu na to, on był starszy. On był szefem Solidarności w Radiokomitecie. Dopiero po 15 latach można się było dowiedzieć, że nosił pseudonim 69 i był od 70 roku agentem SB, ale nie tylko on. Agentem SB był również jego ojciec, który został po wojnie w Anglii, a był lotnikiem dywizjonu bodajże 306 czy 308. Dlatego on tam jeździł do tej Anglii, do ojca, nauczył się języka angielskiego i był lektorem w polskim radiu. Ojciec, przedwojenne pokolenie, syn powojenne, razem byli agentami służby bezpieczeństwa. Potem ten człowiek był w Stanach Zjednoczonych, bo został oczywiście internowany. Też dzisiaj patrzymy na to internowanie w różny sposób. Nie wszyscy byli internowani, powiedzmy sobie słusznie. Czyli dla sprawy, inni po to, żeby się uwiarygodnić. Był w Stanach Zjednoczonych, zakładał tam Gwiazdę Polarną, pismo, potem był dyrektorem Radia Wolna Europa w Warszawie. I oczywiście nie mieliśmy zielonego pojęcia. Dopiero po latach dowiedzieliśmy się, że cały ten zjazd Solidarności, który relacjonowałem do Polskiego Radia, za co musiałem się tłumaczyć na tej komisji weryfikacyjnej, co czwarty agent, co trzeci w komisji tej głównej, krajowej, co trzeci agent. Więc wszystko to było pod kontrolą, dziś można tak nawet powiedzieć, to jest ten słynne spotkanie Gierka, który wraca z Krymu, z urlopu i melduje mu szef MSW Kowalczyk, to już u sekretarzu, strajk, na czele strajku stoi nas człowiek, wszystko jest pod naszą kontrolą. Ten tekst się przedarł, jest znany. Więc to jest też prawda o Solidarności. Ale gdyby nie te 10 milionów ludzi, do których zawitała jakaś nadzieja zmian, to tych zmian by nie było. Ta grupa ludzi uwikłanych w tamten system sprzedanych, ona nie mogła zapanować nad całym społeczeństwem, któremu zaświtała jutrzenka. To jest wielka rola przecież Jana Pawła II, chyba największa rola. I to jest, pojawiło się coś takiego, co pojawiło się w 14 roku, kiedy Piłsudski stanął na czele kompanii kadrowej, a potem z żołnierzami walczył na froncie wschodnim, na Podolu, kiedy się stworzyła nowa gwardia ludzi. Z tym, że w porównaniu do II Rzeczypospolitej, to tamta Rzeczpospolita miała o tyle łatwiej, że właściwie miała gotowe kadry. Miała elitę intelektualną, która tęskniła poprzez swoich ojców i dziadków do wolnej, niepodległej Polski. I ona się natychmiast pojawiła w 18 roku w Polsce, by podjąć pracę na rzecz Polski, nie pytając się za ile. To byli ludzie wybitni i przez 21 lat zrobiono rzeczy niespotykane. Jeśli się porówna 20, powiedzmy 5-6 lat III Rzeczpospolitej
i 21 lat tamtej, przy jeszcze gorszych, trudniejszych warunkach cywilizacyjnych, to można powiedzieć, że był to sukces, zwycięstwo ducha narodu. Ale to była zasługa tych dziadków, rodziców tego Piłsudskiego i tych innych, wychowanych w tradycyjnych domach mieszczańskich, czy szlacheckich, czy chłopskich, ale tradycyjnych, którzy zaszczepili im miłość do ojczyzny i jak się pojawiła tylko ta szansa, ten moment w historii, kiedy się zaborcy wzięli wzajemnie za łby, wtedy powstała Polska. Ale mam jeszcze trochę czasu, panie mecenasie, więc nawiążę do tej telewizji. Rzeczywiście nie było warunków do pracy, do wolności słowa. Nadal mam wiele zastrzeżeń do formalnej strony dziennikarstwa informacyjnego, telewizyjnego, bo nie może być tak, żeby niewygodne rzeczy dla partii rządzącej były przemilczane przez dziennikarzy. To jest niedobry nawyk, bo można natychmiast wkroczyć na podobną ścieżkę. Trzeba mówić o wszystkim zgodnie ze słowami choćby mojej matki, która byłem trzech braci. Wychowanie polegało na tym, że mieliśmy obowiązek, to była najważniejsza rzecz, mówić prawdę, ponieważ prawda jest gorsza od najgorszego kłamstwa. Na tym polegało to wychowanie. I to starałem się zaszczepiać wśród młodych dziennikarzy. Nie możemy się obrazić na wiadomość, która nam się nie podoba, bo prawda jest najważniejsza. O, panią redaktor, witam serdecznie. No, teraz muszę uważać, co mówię, bo zaraz się znajdę na tapecie. Więc, proszę państwa, te nawyki są wśród dziennikarzy, bo najważniejszą cechą w dziennikarstwie jest poczucie wolności. Ono jest ważniejsze nawet od tego, jakie warunki się stworzy do pracy w dziennikarstwie. Jeżeli ktoś nie ma umiłowania wolności, nie czuje się wolnym człowiekiem i nie ma ciekawości świata i nie ma kompleksów, to znaczy jeśli ma kompleksy, nie ma ciekawości świata, to do tego zawodu się absolutnie nie nadaje. No to nie mam takiej umiejętności długich wypowiedzi, jednak sąd uczy tej umiejętności. Więc proszę państwa, postkomunizm ujmuje na swój specyficzny sposób, ale obiecałem, że wspomnę o Feliksie Konecznym i tutaj o paru takich krótko powiem rzeczach. Wspomniałem, że ten system nam nie pasował, nam Polakom szczególnie. To jest absolutna prawda. Chyba jesteśmy jedynym narodem, któremu komunizm wyrządził najwięcej szkód, bo dokonał największego gwałtu na naszej psychice. Cechą cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej jest personalizm, persona, czyli osoba. A więc personalizm, nie indywidualizm, który może się przerodzić w egoizm, którego przeciwieństwem jest kolektywizm. A nam narzucono kolektywizm, życie w zakłamanej wspólnocie, tłamiącej ludzkie możliwości działania, inicjatywy. Jednym słowem, system niszczący absolutną wolność. Personalizm, odpowiedzialność za siebie i za innych, w żadnym wypadku egoizm i w żadnym wypadku nie indywidualizm, bo to jest skrajne, przeciwstawne pojęcie kolektywizmowi. I w takim duchu wychowywane były pokolenia Rzeczpospolitej i w pierwszej też. 10% reprezentacja szlachty, najwyższy procent przedstawicielskiej reprezentacji, która miała wpływ na wybór króla poprzez wolne elekcje, która żądała od króla podpisania paktów, które już wcześniej uzyskała, by mieć gwarancję, że nie będzie gwałcona wolność, że nie będą narzucone podatki, że nie będą wszczynane wojny bez udziału szlachty, dlatego że to szlachta miała obowiązek bronić ojczyzny. To ona musiała się wyposażyć w konia, musiała mieć swoją służbę. Do niej należała obrona Rzeczypospolitej.
I do tego etosu powróciła druga Rzeczpospolita. Niestety, trzecia Rzeczpospolita, i już powoli kończę, zrobiła dla mnie najgorszą rzecz, a wiem, że były takie próby podejmowane, chyba przez pana mecenasa też, z otoczenia senatora Piotra i Łukasza Andrzejewskiego, żeby instytucjonalnie nawiązać do II Rzeczypospolitej. Wówczas mielibyśmy czystą kartę. Ja byłem wielkim zwolennikiem takiego rozwiązania. Czysta kartka. Nie ma. Umowy zawarte za czasów komuny są nieważne. Zaczynamy budować od nowa. Niestety do tego Sejmu, do tego parlamentu weszły partie postkomunistyczne, sprzyjające. Weszła ta część Solidarności, która wywodziła się z komunizmu i zbuntowała się przeciwko komunizmowi. Im nie zależało na tym, żeby społeczeństwo odzyskało podmiotowość. Oni mieli znajomych, kuzynów, krewnych, braci, siostry tam, po tamtej stronie. Oni byli zapatrzeni nadal w wielkiego czerwonego brata. I to był największy grzech, że nie udało się powrócić instytucjonalnie, w sposób formalny, do II Rzeczypospolitej. Dlatego dzisiaj mamy te komisje reprywatyzacyjne i widzimy, do jakiego upadku moralnego doszło w Polsce. Dzisiaj zeznawało dwóch młodych ludzi, 30-letnich. Jeśli ktoś z państwa słuchał tego, no ja jestem, mam już 65 lat, no ale proszę państwa, jeśli to takie miałoby być pokolenie, jeśli więcej jest takich ludzi jak tych dwóch cwaniaczków, to niedobrze wróżę nawet IV Rzeczpospolitej. No i wyczerpałem czas. W 90 czy 91 roku, wychodząc z kościoła na ulicy Piwnej, moja żona zwróciła się do pana mecenasa ze słowami, jak już tam się to wszystko ujawniało, kto kim był. Panie mecenasie, jacy my byliśmy naiwni. Nie, proszę panią, oni nas oszukali. Teraz chciałem nawiązać do tych słów, co tutaj panowie mówili, do tej sprawy, tej genezy, skąd to się wzięło, i taki drobny efekt chciałem tu przedstawić. Jako prezes Fundacji Walczącej o Niepodległość, dużym staraniem byśmy w tej wielkiej twierdzy niedostępnej, czy w Narodowym Banku Polskim, zrobili konferencję. Ta konferencja miała tytuł taki: zagadnienia ekonomii gospodarcze występujące w konspiracyjnych drukach i debatach opozycji niepodległościowej w latach 1975-90. Projekt ma na celu pokazanie tendencyjnie przemilczanego dorobku formacji niepodległościowej, której dewizą było być albo nie być naszego narodu jest wolna gospodarka. I do udziału w konferencji, referentami w tym byli profesor Gruszewski, Jan Parys, profesor Szeremietiew, profesor Bromski, doktor Andrzej Janusz, no i wielu dyskutantów, w tym posłowie też byli, i dynamiczne dyskusje. Jeden z recenzentów na okładce tej książki napisał tak: jej wyjątkowość wynika z konieczności przypomnienia, że istniała w Polsce i głęboka myśl ekonomiczna i polityczna przed ujawnieniem się Sachsa i Balcerowicza oraz z tego, że myśl prezentowana jest po upływie ponad 30 lat w większości przez jej autorów. W większości prawie wszystkich autorów ich obligowałem do tego. Upominałem, że my tylko się opierać będziemy na tekstach autentycznych, wtedy przez nas pisanych, żeby to nie było podejrzeń, że my teraz inaczej myślimy przez obraz doświadczeń obecnych, o tamtym myślimy. Tylko dopuszczałem teksty te, które były wtedy pisane. W dyskusji można było się rozmaicie wypowiadać. I właśnie to, do czego zmierzam. Dzień przed tym do umowy został dopisany aneks, że konferencja się odbędzie lub nie, ale nie dopuszczone zostaną media, które ja powiadomiłem. Między innymi Wojtka Reszczyńskiego i innych też. Telewizja TV Info została odprawiona, ja ich przeprosiłem. I to jest moje pytanie do panów, do sali, do samego siebie. Czy to jest efekt tej postkomunizmu, czy to są inne jakieś działania, czy to jest coś tam takiego?
że teraz mam miejsce takie, żeby nie ujawnić tego, co miało mieć miejsce przy okrągłym stole, żeby to było dywagowane, żeby te pewne kierunki myślenia politycznego, gospodarczego może by się przydało i może inaczej to by się wszystko toczyło, a niedopuszczone były. I niedopuszczone teraz? Dla świadomości choćby? Tyle. Dziękuję. Nie dziwię się. Chciałem dodać, że tą całą konferencję miał wyjątkowe pozwolenie nagrać pan Stanisław Zakrzewski z filmem The Heart. Ma to jest, był dwa i jest dopuszczony film 15-minutowy, co jest tylko w takiej obiegowym kolega koledze podajemy sobie te 15-minutowe filmiki. Resztę mamy zakaz publikacji. Tak. Bardzo dobrze, że jest pan tutaj razem z nami, panie Waldemarze, bo nie było tak, jak mówiłem. Były środowiska, które miały swój plan, swój pomysł i to jest właśnie wielka zasługa KPN-u. I wy żeście ponieśli największe prześladowania. Komuniści zdawali sobie sprawę, że jesteście w tym gronie najtwardsi, no i może najmniej inwigilowani, chociaż sprawa waszego przywódcy Leszka Moczulskiego no ciągle budzi kontrowersje. Tym niemniej no byli tacy ludzie i powinniśmy być im dzisiaj za to wdzięczni, przypomnieć, że to nie było tak, że raptem Bogiem stał się były komunista Balcerowicz, który reformować miał socjalizm, ale zmienił się w Rosji, w Moskwie ustrój i zaczął tworzyć w Polsce kapitalizm, do czego nie był kompletnie przygotowany. Także chylę czoło, panie Waldemarze. No jeżeli tak, to nie będę długo, staram się, to trzy anegdoty. Pierwsza o Adamie Słomce, kolega poseł z pierwszej kadencji, który ile to było, 5-6 lat temu, w czasie procesu Kani i Kisztaka, nagle mając taką kartkę w ręce, wdarł się na stół sędziowski i natychmiast przy aprobacie wszystkich wylądował w areszcie na 2 tygodnie. Mam zajęcia ze studentami, młodymi ludźmi, którzy nie muszą pamiętać dawno. Pytam, a co tam Słomka robił? A kto to jest Słomka? Pytają. Podpowiadam, członek Komisji Nadzwyczajnej do badania stanu wojennego, w której zasiadaliśmy razem. Jest zasługą kolegów z KPN-u, że oni powołali tę komisję. Tę komisję powołali. I powiadam tym studentom, że nikt inny nie miał tytułu, żeby wedrzeć się na tę salę i na tej kartce prezentować, a było to 5 lat temu, może 6, prezentować kartkę, machał nią. Ja pytałem potem, gdzie są dziennikarze, którzy by zapytali, co na tej kartce było. A na tej kartce było kilkadziesiąt nazwisk sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie i prawie 40 nazwisk sędziów Sądu Najwyższego, wszystkich ze stanu wojennego. I ja mówię, patrzcie, na tym polega to, że człowiek, który ma wszelkie zasługi, wszelki tytuł, w mediach wychodzi na durnia i aresztanta i nikt przez 6 lat publicznie nie zadał pytania, o czym on mówił. A teraz jest to główna afera w Polsce, właśnie dość przypadkowa w dodatku, prawda? To jest pierwsza anegdota i tu oddaję kolegom z KPN-u i hołd, i zasługę. Druga. Powiedziałem, że byliśmy w Komisji do Spraw Stanu Wojennego, która to komisja przesłuchała pana generała Kisztaka, pana generała, nigdy nie mówiliśmy prezydenta, nienawidził Jaruzelski, jak się mówiło do niego prezydencie. W związku z tym kiedyś go zapytałem w czasie tej komisji, mówię, panie prezydencie, jak to jest, że 13 grudnia pan ogłaszał wszystkim w swoim przemówieniu, którego wysłuchaliśmy w różnych okolicznościach, które wysłuchaliśmy, że robotnicy polscy wyrzeknijcie się swego niezbywalnego prawa do strajku, skoro
skoro strajk był zakazany pod groźbą 10 lat w dekrecie o stanie wojennym. On zmieniał te okulary, zmieniał, patrz mój, patrz pan, nie dopilnuje się nigdy. To było w Sejmie. I teraz my już przygotowaliśmy uchwałę. Poseł Rzepka był szefem tej komisji o postawieniu przed Trybunałem Stanu wszystkich twórców stanu wojennego i żyjących wówczas ludzi z Rady Państwa pod zarzutem, że uruchomili nielegalny stan wojenny. Proszę zwrócić uwagę, jak mówimy o pamięci, to był rok 91, a Trybunał Konstytucyjny Niepodległej Rzeczpospolitej uznał, że stan wojenny był nielegalny 12 marca 2011 roku. To tak dokładnie sobie możemy policzyć. I teraz ja mogę Państwu powiedzieć, że gdybym ja sam Lecha Wałęsy nie zawiadomił, że jesteśmy gotowi i potrzeba nam 2 tygodni do ostatecznej uchwały o postawieniu ich przed Trybunałem Stanu, to bym tego nie podniósł. Ale powiedziałem, że 2 tygodnie, za tydzień był rozwiązany Sejm pierwszej kadencji. Nie dlatego, że ja mu to powiedziałem. Ale odwrotnie, był plan, żeby go rozwiązać, ale nie było to przeszkodą w rozwiązaniu. I jak Państwo wiedzą, Sejm następny podlega zasadzie dyskontynuacji, czyli wszystkie prace jednego Sejmu gasną. Nie było tak, że praca tej komisji przechodziła na następny Sejm, w związku z tym następny Sejm był eseldowski i umorzył postępowanie przeciwko twórcom stanu wojennego i stąd się wziął ten idiotyczny dla wielu obserwatorów, ale też niewyjaśniony przez dziennikarzy fenomen, że Jaruzelski, że Kisztak odpowiadał za udział w grupie zbrojnej, która dokonała zamachu, bo tam to już było umorzone. Umorzone przez Sejm, innej formuły prawnej nie było. I trzecia anegdota dotycząca naszej wiary i tego, że byliśmy oszukani, co Pan wspomniał. Czy wszyscy mieliśmy jakby inny obraz świata? Proszę Państwa, noc długich, noc teczek, prawda? Niech już będzie. W czasie tego dnia w zasadzie wszyscy posłowie Sejmu i wszyscy senatorowie dostali papiery, z których wynikało, że Lech Wałęsa był zdrajcą, że był konfidentem. Ja do dzisiaj mam pismo od Lecha z Wałęsy z kancelarii, nie sądźcie, póki nie wysłuchacie, takie z Orła. I było coś takiego, że proszę zwrócić uwagę, to był 93 rok, przez parę lat to nie wyszło na zewnątrz. Było 560 ludzi z różnych opcji, którzy mówili tak, różne rzeczy się działy, ale nie można się przyznać, że prezydentem Niepodległej Rzeczpospolitej, za którą tylu ludzi oddało życie, jest człowiek o takiej przeszłości. To zostało przemilczane w nadziei. Znaczy przemilczany, nikt nie miał odwagi, żeby o tym mówić, w nadziei, że on sobie odejdzie, że już to się zamknie i będzie potem dużo lepiej, dużo inaczej. Wcale nieprawda. Teraz jak ja słyszę, że to jest ikona demokracji, to pokazuje, że funkcja czasu jest taka, że kiedy trzeba, to trzeba bić. Byłem zawsze przeciwko temu, a tu się okazuje, że niestety, jak jest zjawisko jakieś, to trzeba z niego korzystać. Przecież, proszę Państwa, było tak, że to, że pan prezydent Kwaśniewski zechciał się upić na cmentarzu w Charkowie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że było tam kilkanaście ekip telewizyjnych, a relacja z tego się nie ukazała tego dnia. Ona się ukazała dopiero po 2 dniach dzięki jednemu z dziennikarzy obecnie bojujących z władzą, niegdyś popularnego w telewizji. To on w TVN-ie i za to wyleciał z TVN-u, zresztą pokazał w dzienniku tę relację, bo dziennikarze mówili, zebrali się gdzieś tam na miejscu i mówili, to niemożliwe, żeby majestat Rzeczpospolitej był tak narażony, że komunista, nie komunista, ale pijany w tym miejscu, gdzie przez tyle lat nikt nawet nie pomyślał, że ktoś w imieniu Polski się stawi. A trzeba było pokazywać, bo potem i tak wyszła choroba filipińska prędzej czy później i nie trzeba było darowywać. Ja pamiętam i potem my się zastanawiamy tak, czy my jesteśmy tak mało rozsądni, czy też
to było dość dobrze zaplanowane. Ja byłem delegatem na zjazd Solidarności w 1981 roku, tuż przed stanem wojennym, i tam doszło do bardzo ciekawego epizodu, proszę Państwa. Otóż była mowa tu o przewodniczącym Solidarności, o znanej nam osobie. My przeżyliśmy gorycz takich informacji ujawnionych po latach strasznie. No ale wtedy my szykowaliśmy plan, co zrobić z mediami w przyszłej wolnej Polsce. I ten plan był przygotowywany i przyjeżdżamy na zjazd i się nagle okazuje, że komisja programowa, której przypadkiem czy nie przewodniczącym był profesor Bronisław Geremek. Ze wszystkich ludzi w całej Polsce w 1981 roku on został przewodniczącym tej komisji. I nagle ona składa się z 12 zespołów. Miały przygotować program dla niepodległej Rzeczpospolitej i my patrzymy, że jednego zespołu nie ma. Nie zgadną Państwo jakiego? Dotyczącego mediów. To znaczy zakładano w trakcie obrad Sejmu, że można planować wolne wybory, demokrację w przedsiębiorstwach, ale żeby media były niezależne, to raczej niekoniecznie. I jest ciekawostką, że jedną z pierwszych uchwał, wydaje mi się, że pierwszą zjazdu, było powołanie 13 zespołu programowego zjazdu Solidarności. To był zespół powołany do spraw mediów. Jak pan myśli, że się znajdzie dokumenty pracy tego zespołu, to te jedne zniknęły co do ostatniego strzępka. Wszystkie inne tam marzenia o produkcji zbrojeniowej, o współpracy z Zachodem, wszystko to zostało. Ale o mediach to za żadne ciastka. Nic, słowa, dlatego że tam wtedy już programowo zakładano, że ten, kto sprawuje władzę, musi mieć rząd dusz. I mediów nikomu, nikt władzy komunistycznej odebrać nie może. I dlatego też jest przecież powszechnie niby znane, ale że nie było takiej grupy zawodowej po stanie wojennej, którą w takim procencie wyrzucono z dożywotnim zakazem pracy w mediach, w telewizji czy gdzieś, jak właśnie wśród dziennikarzy. Dlatego, że uważano, że jeżeli oni by byli nielojalni wobec władzy, no to władza sobie upadnie. I to jest czwarta anegdota, która wyjaśnia, jak to nasza pamięć zaczyna teraz dopiero ożywać, przypominać sobie to, co było w przeszłości i zadawać sobie pytanie, czy to był przypadek, czy nie, że to się tak działo w pierwszych latach, że na przykład owa lustracja, ona została, proszę pamiętać, uchwalona w 98 roku dopiero. W 98. Pierwszych 8,5 lat przeżyliśmy, nikt nie miał tytułu, żeby nawet powiedzieć o kimś, że był agentem albo donosicielem, kimkolwiek, bo nie było takiego trybu. Ale proszę Państwa, minęło ledwo kilka lat, została wydana druga ustawa o IPN-ie i w tej ustawie wprowadzono artykuł 4, który mówił, że wszystkie przestępstwa popełnione w czasach komunistycznych przedawniają się w okresie 30 lat od momentu wejścia w życie ustawy. Na co Sąd Najwyższy, i to jest rzeczywistość, w uchwale 7 sędziów wpisanej do Księgi Zasad Prawnych napisał, że artykuł 4 obowiązującej ustawy, nie jakiejś przeszłej, obowiązującej do dzisiaj, nie ma mocy normatywnej. To znaczy nie obowiązuje. Sąd Najwyższy powiedział, że jest prawo, ale nie ma go. Jest to uchwała. Ale jaka była konsekwencja? Ja prowadzę teraz na przykład proces o prześladowanie Andrzeja Słowika i Jerzego Kropiwnickiego i całej grupy Bałuki innych w więzieniu w Barczewie. I co się okazuje, proszę Państwa, prowadzimy go 8 rok, że pod wpływem tej uchwały Sądu Najwyższego w połowie kraju są umarzane postępowania o to, co się działo jeszcze w latach 80., dlatego że się przedawniły, skoro ma obowiązywać stary kodeks karny. W drugiej części kraju, bo to tak po połowie przebiega, sądy skazują strażników, którzy tam pobili kogoś w latrynie czy gdzieś, skazują za zbrodnie przeciwko ludzkości, co jest idiotyzmem absolutnym. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że zbrodnia przeciwko ludzkości się nie przedawnia.
i oni dostają rok, dwa lata, często są to starzy ludzie i oni są uznani za zbrodniarzy przeciwko ludzkości dzięki uchwale sądu, który teraz siedzi i wcale nie uważa za stosowne, żeby się wycofać z tej uchwały. To tak, jest jeszcze jedna uchwała, która obowiązuje całej Izby, która powiadała tak, że ponieważ w konstytucji PRL-u nie ma zasady lex retro non agit, czyli że prawo nie działa wstecz, to sędziowie sądzący przestępstwa ze stanu wojennego nie byli zwolnieni od orzekania na podstawie dekretu o stanie wojennym, który, jak Państwo wiedzą, w Dzienniku Ustaw ukazał się dopiero 17 grudnia. Więc wszystkie czyny z 13, 14, 15 były jakby w okresie, kiedy według kultury prawa karnego od 2000 lat nie ma ustawy, nie ma przestępstwa. A gdzie ludzie poszli siedzieć? Teraz zadam zagadkę. Czy ten sędzia, który skazał dziewczynę z Gdyni na 10 lat za próbę strajku, tak, za próbę strajku na 10 lat w Gdyni, kiedy odszedł na emeryturę? No w tym roku, proszę bardzo, odszedł najspokojniej w świecie, ale już mniejsza o to, wiem, za dużo czasu, ale ja oddaję wszystkie na ale... Pan mecenas zobrazował potrzebę nieustającej walki postawą Adama Słomki, nieraz tak przez to wykorzystywanym, że taka nonsensowna jest. Anegdotka moja jest taka zerowa, pan ponumerował do pięciu. Zerowa to jest taka, że Adam Słomka mi opowiadał, jak mając 17 lat, wrzucili go do celi, tam u siebie, pod Górników. W nocy jest, pewno Górników siedzi, chłop, chłopa, tak do. I pytają się tego chudego, mówi chłopaczka, ty, a za co tu ci wsadzili? Myślę, że to jakieś słodziarze tutaj. Za próbę obalenia ustroju. I nagle tak ryk po całym tym. Nie mogli się powstrzymać od śmiechu. Stali, dlatego się śmieli, potem dawali mi jeść, pić, szanowali i dobra. Tak. Jedno słowo tylko. To tak strasznie śmieszne, bo ja się ciągle gdzieś natykam na sędziego Żurka. A z sędzią Żurkiem prowadzimy rozbudowane rozmowy i kiedyś go tak już przycisnąłem, on mówi tak, ale panie mecenasie, ja należałem do KPN-u i na ręce Słomki składałem przysięgę. Wracam do domu, a obecna tu moja żona mówi tak, no już mogłeś mu tego nie robić. Się nagle okazało, że nic mu to nie zaszkodziło i co myślał, to dalej opowiada. Skoro dzielimy się anegdotami, to ja mam też taką krótką opowieść, o której nie miałem specjalnie okazji, żeby ją przytoczyć, czy nawet opisać. To jest ten moment, kiedy Wałęsa decyduje się na kandydowanie na urząd prezydenta. No natychmiast staje się wrogiem. Wrogiem tamtejszych elit, jest opluwany przez wyborczą, przez Michnika. No i oczywiście w mediach jest osobą znienawidzoną, czarnym wilkiem. Wtedy pojechałem, to był czerwiec 90 roku, pojechałem do Gdańska. I to było pierwsze moje ostatnie spotkanie z Lechem Wałęsą. Chodził po pokoju podenerwowany i kiedy te Żydy się dogadały, mówił. Kiedy się dogadały, wszyscy przeciwko niemu. No, nie trwało to długo, to dogadanie się, jak wiemy. Tym niemniej ta nienawiść pojawiła się w momencie, kiedy na urząd prezydenta zdecydował się kandydować guru lewicy Tadeusz Mazowiecki. Wtedy Wałęsa był już niepotrzebny. Myśmy wtedy go mocno wspierali, żeby to nie była jednak w całości Unia Wolności. No. Jak wiadomo, pierwsza tura zakończyła się klęską Tadeusza Mazowieckiego. Społeczeństwo zagłosowało na Wałęsę. I doszło do drugiej tury.
gdzie mieliśmy dwóch kandydatów, Stanisława Tymińskiego i Lecha Wałęsa. Postać Stanisława Tymińskiego otoczona wielką tajemnicą, biznesmen, milioner Zachodu, co już robiło wielkie wrażenie. Nigdy nie zapomnę, bo jeździliśmy tam z kamerą na jego spotkania, kiedy jakiś młody Polak trzymający roczne dziecko na rękach mówi: przekazuję, daję panu moje dziecko, bo to jest przyszłość, pan mu zapewni tę przyszłość, prawda, i w płacz i tak dalej, więc działy się rzeczy niesamowite. Ale nic o tym człowieku nie wiedzieliśmy, poza tym, że żona szamanka wywiera wpływ na widownię i podobno tak Janek Pużycki mówił, steruje wzrokiem i doprowadza do jakichś specjalnych efektów. No ale to jest anegdota. Natomiast historia ze Stanem Tymińskim skończyła się z chwilą jego przegranej. Jak gdyby przepadł. Przepadł tak jak przez ostatnie 2,5 roku przepadł niejaki Palikot. Nie ma go w mediach, nic się o nim nie mówi, a przecież wiadomo, że on działa. Spełnił jakąś rolę. Jaką rolę mógł pełnić Stan Tymiński? No trzeba było czekać 20 parę lat. 2 lata temu ukazała się książka młodego Zygmunta Przytakiewicza juniora. Ojciec Zygmunt Przytakiewicz był prawą ręką Bolesława Piaseckiego. Chodzi o Pax. To była organizacja, która tworzyła taki mit pluralizmu, wolności w Polsce, prawda? Wiadomo, była przez komunistów sterowana i zarządzana. Tym niemniej nic złego nie powiem o wydawnictwie Pax, dzięki któremu jednak wiele dobrych książek mogło trafić do czytelnika. No i ten młody Zygmunt Przytakiewicz wydał książkę w oczywiście małym nakładzie. Dostałem ją w prezencie i natychmiast przeczytałem. Nazywa się Spowiedź Grzesznika. I tytuł jest prawidłowy, dlatego że ten młody, który zakładał Solidarność wbrew woli ojca i jego środowiska, trafił do Nowego Jorku. Tam zakładał biuro Solidarności w Nowym Jorku, ale zostało szybko zlikwidowane, bo nad tym wszystkim czuwał niejaki Milewski, koordynator Solidarności na zagranicę, agent stuprocentowy. Więc zlikwidowano to biuro, on się przeniósł do Kanady, założył tam telewizję w Kanadzie i tak się złożyło, że mieszkał niedaleko tego Tymińskiego. I kiedy się dowiedział, że Tymiński kandyduje na urząd prezydenta, to jego dziennikarz nagrał reportaż, wywiady z ludźmi mieszkającymi obok Tymińskiego, z którego jednoznacznie wynikało, że bije żonę. Wówczas niejaki Krajewski, pamiętasz, pojechał do Kanady i dostał od niego ten film. I on był moim zdaniem decydującym momentem w tej kampanii zwycięskiej Wałęsy, ponieważ pokazano Stana Tymińskiego, który tłucze żonę, a Polacy tego nie lubią. Szczególnie kobiety, rzecz jasna. Ten materiał wyemitowany został z tej telewizji właśnie młodego Zygmunta Przytakiewicza, który się w 90 roku przeniósł do Polski i oczywiście zatrudnił się w bogatych firmach zajmujących się wyprzedażą, wykupywaniem Polski. Między innymi w takiej firmie Arthur Andersen. Był jego przedstawicielem tej firmy. No, on opisuje o tych wszystkich sprawach, bijąc się w pierści, jak to kupowano za bezcen majątek narodowy, dlatego Spowiedź Grzesznika. Ale jest jeden moment, który wiąże się z Tymińskim. Otóż firma Arthur Andersen doszła do wniosku, że dobrze byłoby, skoro Rosjanie się wyprowadzają z Polski, kupić ten złom, który zostawiają. A to są potężne ilości, tony potężne tego złomu. I wysłali go na rozmowy do ambasady rosyjskiej w Warszawie. Przywitano go bardzo elegancko, stół zastawiony, kawior, wódka i tak dalej, świetne rozmowy. No, po tym wstępie doszło do drugiego spotkania ze strony rosyjskiej, nie pamiętam, jakiś generał prowadził. I w pewnym momencie pyta się tego młodego Przytakiewicza: a nie chciałby pan porozmawiać ze Stanem? Jak pisze autor, nie bardzo wiedział, o co chodzi. No, Stanem Tymińskim, mówi sowiecki generał. W tym momencie Przytakiewicz przypomniał sobie, jaką przysługę zrobił temu Tymińskiemu, a znajduje się na eksterytorialnym gruncie
w końcu na Związku Radzieckim, w ambasadzie. I mówi, powiedział czym prędzej nie i do wyjścia. I jak pisze Przetakiewicz, zza uchylonych drzwi po pewnym czasie zobaczyłem siedzącego Stana Tymińskiego. Dobra anegdota? No tak nad ranem to dojdziemy do uzgodnienia stanowisk w wielu sprawach, dlatego że wspomniany tu przed chwilą Jerzy Milewski to był sekretarzem Zjazdu Solidarności. To był właśnie ten, z którym ja się wykłócałem o 13 Zespół do Spraw Mediów i za żadne ciastka nie byłem w stanie jego bez odwołania się do zjazdu przekonać. I to jest pierwsze, co przecież się nie umawialiśmy. Druga, jak to jest z zacieraniem pamięci? Przez przypadek, tak się czasami zdarza. Ja wspomniałem, że przewodniczącym, ale do pewnego tylko momentu, z Komisji Programowej Zjazdu Solidarności był Bronisław Geremek. On potem jakby został trochę odsunięty i powstał program, który się nazywał Niepodległa, Samorządna Rzeczpospolita. To był program przygotowany, którego prace nad nim kończyły się wtedy, kiedy już włączano lodowisko, bo sala czy Zjazd Solidarności obradował w hali Oliwii na płycie lodowiska. On się kończył tydzień później niż planowano, ciągle tam jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden. I w ostatnich dwóch dniach zaczęto włączać oblodzenie. Wychodziliśmy, to już było parzyło, jak się ręką dotknęło tego. I powstał program Samorządna Rzeczpospolita. Powtarzam drugi raz, otwieram konkurs. Niech Państwo kupią gdzieś ten program, w jakiejkolwiek księgarni, bądź w internecie. To był najpełniejszy program przygotowany przed stanem wojennym tego, jak powinna wyglądać Polska. I ja nie jestem w stanie pojąć, jakim cudem, jaka siła zadziałała, że ten program nigdy nie był przywołany. A kiedy w czasie takiego spotkania z profesorem Glińskim, ministrem kultury, właśnie o tym mówiłem, to on mówi, panie, co pan mówi? Geremek do końca to reagował. Ja mówię, wiem co mówię, bo akurat byłem w tym programie i Geremka w ostatnich 10 dniach nie było. Nie było i ten program przez 10 dni powstał. Tam był rozdział o wolnych mediach, tam był rozdział o uwadze przy samorządzie. Pamiętam, że ostrzegaliśmy, że to tak może wcale łatwo nie pójść. To jest taka uwaga. Druga, ja w przeciwieństwie do kolegi znałem Lecha Wałęsę i to bardzo dobrze. Jest niestety, to jest naprawdę straszny problem, bo my mu wierzyliśmy bardzo. Ci ludzie, którzy byli w jego otoczeniu, naprawdę wierzyli, że on jest jedynym, który skupi w sobie entuzjazm ludzi, taki poryw. Niech sobie Państwo zadadzą pytanie, co by było, gdyby gdzieś tak w połowie 80 roku z jakiegoś hipotetycznego powodu Rosjan nie ma, dochodzi do zmiany władzy w Polsce. Przecież to byłaby zupełnie inna Polska, dlatego że entuzjazm ludzi wtedy, czy taka gotowość do poświęceń była nieporównywalnie większa niż w 89 roku, kiedy to wszystko się dokonało po słabiutkim strajku w Stoczni Gdańskiej, w zasadzie głównie dlatego, że to już wszystko się waliło, bo nikt nie był w stanie utrzymać nawet cen w sklepach. I problem Wałęsy to jest rzeczywiście problem wielki. Ja jestem nawet gotów stawiać tezę, że ludzie z jego otoczenia, gdyby on się przyznał, gdyby on powiedział, byliby kiedyś skłonni mu wybaczyć to, co się zdarzyło, bo on miał ogromny wpływ na ludzi. Tak straconego kapitału i tak straconego siły oddziaływania na ludzi, to ja nie znam w historii, prawdę powiedziawszy, a sporo się tym interesuję, a przyglądałem mu się z bliska wiele razy. Także i wtedy, kiedy ni stąd, ni zowąd zechciał mnie odwołać z Krajowej Rady, co ja przypomniałem nie tak dawno, bo mi się przypomniało. Ja mniej więcej wiem, dlaczego on to zrobił, ale już mniejsza o to, nie będziemy o leżącym mówić. Ale odwołał mnie przed upływem kadencji.
konstytucyjnie zagwarantowana. I co, ja miałem jak pani prezes Sądu Najwyższego mówić, że ja nie wyjdę z gabinetu i będę nadal prezesem? Trzeba było udać się na uchodźstwo. No. Ja pojechałem do domu. Historia mnie nauczyła, że rok później Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, nawet nie z mojej inicjatywy, że to zwolnienie było absolutnie bezprawne. Absolutnie bezprawne. I co, ja się miałem kopać z rzeczywistością i naruszać majestat Polski tylko dlatego, że walczyłem o jakiś zapis w jakiejś konstytucji? To nie miało znaczenia. No ale jak powiedziałem to gdzieś w jakimś programie telewizyjnym, to połowa kolegów adwokatów powiedziała, że no chyba będzie mi ciężko w sądzie. Ja mówię, jak to, przecież wierzycie w niezależne sądy. To jest niemożliwe, żeby ktoś mi zrobił krzywdę za to, co mówię. A koledzy mówią, no ty lepiej uważaj. I to była wypowiedź sprzed wczoraj, prawda? Tak jak ktoś bardzo przytomnie powiedział, że gdy na Kornela Morawieckiego napadła jakaś niewiasta, krzycząc, że będzie siedział, to znaczy ona już teraz zakłada, że sąd kiedyś wsadzi Kornela i nie będzie się kierował obiektywizmem i dogłębną oceną dowodów, prawda, i będzie niezawisły i bezstronny. To jest właśnie przykład tego, jak u nas się to miesza. Natomiast anegdota już zupełnie pozapolityczna. Wiele lat później spotkałem Lecha Wałęsę. Wtedy, kiedy odbyła się kampania, byłem posłem drugi raz z listy AWS-u i prezentowano kandydatów. Prezydent Wałęsa, nie wiem kto to wymyślił, stał na takiej przyczepie cyrkowej pod domem towarowym w centrum Łodzi. Widzowie nie widzieli, ale tam były takie kłęby kabli zasłonięte burtą. No i wszyscy wchodzili po takiej chybotliwej drabince. Ja wchodzę, a to było pierwsze spotkanie. Jedynym byłem, do którego wyciągnął rękę nad tymi kablami, co wymagało cyrkowej sztuki, i mówi tak: trochę myśmy się kłócili, ale niech widzą, że jest pojednanie. Ja do dzisiaj nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale zakładałem jakiś fragment dobrych intencji albo braku rozumu, niestety. I wtedy sobie myślałem, że rzeczywiście to jest coś niedobrego, że straciliśmy wiele czasu, wiele lat, pokładając nadzieję. Naprawdę, ja bym nie mówił teraz tego, mam poczucie, że my wierzyliśmy bardzo temu człowiekowi. Na zjeździe był uczony, to ostatnia już anegdota, na zjeździe Solidarności wszyscy uważali, że jest pyszałkiem, że jest człowiekiem, który mówi na okrągło, co mu ślina przyniesie na język, i wtedy się nauczyłem demokracji. Wystąpił znany nam senator Rulewski, wtedy Jaś Rulewski, który powiedział, że on proponuje, jak był kandydatem na szefa związku, że on proponuje powołać zarząd regionu we Lwowie. Cała sala wstała, brawa, to myślę, co powariowali, no naprawdę. Następny, chyba Rospłochowski, wstał też, on chciał w Wilnie zakładać. No i myślę, owacja na stojąco, przed Wałęsa milczenie totalne. Dochodzi do wyborów, Wałęsa dostał 52% głosów, czyli tyle, ile, żeby była leciutka nadwyżka, ale żeby wiedział, że nie został wybrany przez wszystkich i żeby nie był pyszałkiem na przyszłość. Jaś Rulewski 1,5% i też koło procenta, czyli między owacją powszechną, a wynikami wyborów też była jakaś dystynkcja. Podobno skrzynka z głosami była w KW. No tak. Przez noc. No to byłoby jeszcze na dłuższe opowiadanie, muszę powiedzieć, ale ostatnia naprawdę. Tak się dziwnie złożyło, pracowałem w telewizji i byłem w telewizji w dniu śmierci profesora Geremka, który zginął w wypadku samochodowym. I nikt jego nie znał. No i tak wyszło na to, że no, trzeba było coś powiedzieć i ja usiadłem i powiedziałem, no, że jest taki
taki polityk, który był szefem Komisji Programowej Solidarności. Kierowniczka produkcji tak mi pokazuje, że dzwonili z gazety, że jakieś głupstwa opowiadam. Okazało się, że wystarczyło tylko tyle lat, żeby publicznie zaprzeczyć temu, co on robił. On zatarł zupełnie za sobą ślad tego, że miał cokolwiek wspólnego z Solidarnością. I dopiero przyszedł po nim marszałek Chrzanowski, który długo opowiadał, jak trudno było z nim się dogadać właśnie w Komisji Programowej Solidarności. Ale już nie nadużywam czasu. Ale proszę się nie obawiać, nie jestem sędzią. Proszę Państwa, zakończyłem tę moją anegdotę, która nie jest anegdotą, stwierdzeniem o Tymińskim, że siedział w ambasadzie sowieckiej. A więc przepraszając za Lecha Wałęsę, chciałbym dodać, usprawiedliwiając się, że mieliśmy wtedy w drugiej turze taki wybór. Dzisiaj o tym wiemy. Polski agent i sowiecki agent. Wybraliśmy rodzimego agenta. Bardziej nam pasował. Ale taki to był wtedy dylemat. Przez 10 lat pisałem do tygodnika Nasza Polska, o którym obecny minister kultury niestety nic nie wiedział przez te lata. Ale zostawmy to, bo to jest sprawa związana ze śmiercią pani Marylii Adamus, która umarła na oczach dziennikarzy w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, domagając się, prosząc o pomoc dla swojego pisma, a czekała na zmianę, na tę dobrą zmianę przez tyle lat. No i pisząc swoje felietony, nieraz tam Wałęsę, że tak powiem, potraktowałem odpowiednio. I się też kiedyś na spotkaniu w klubie dyskusyjnym w Ursusie, telefon. I słyszę. Panie Reszczyński, co mnie pan tak tępisz? Słyszę Wałęsa. Mówię, panie prezydencie, mówię, nic nie tępię, po prostu piszę prawdę. Nie, panie, pan coś do mnie masz, pan mnie tępisz. Panie prezydencie, to nieprawda. A poza tym, czego pan się obawia, mówię, panie prezydencie, niech pan mówi prawdę. I tu padło takie zdanie. Ja sobie zrobiłem od razu notatkę, jak stary ubek po tej rozmowie, żeby zapamiętać. A on mówi, panie, jak ja bym powiedział prawdę, to wie pan, co by było? O, i tak mniej więcej się rozstaliśmy. I to jest ta smutna refleksja, dlatego że Wałęsa powiedział prawdę. Było to w 92 roku, oczywiście przed tą uchwałą lustracyjną sejmową, którą zaproponował Janusz Korwin-Mikke. I wówczas Wałęsa, i to mamy na to dowody i tak dalej, napisał komunikat do Polskiej Agencji Prasowej, gdzie się przyznał, a miał wywiad w radiu. Jechałem wtedy samochodem, słyszę, Wałęsa zaczyna mówić o co tam było w latach 70. Zatrzymałem samochód na ulicy Dolnej, na chodniku i słucham. I Wałęsa się przyznał do kontaktów, do spotkań, do raportów. Wszystko to powiedział. Dzisiaj, jakbyśmy pewnie go na węglach podpalali, to by tego nie powtórzył. A przecież już powiedział. Ale jego przyznanie, bo mówimy o postkomunizmie, jego przyznanie, jego pokajanie się, które by się skończyło tak, jak mecenas powiedział, pewnie byśmy wszyscy mu wybaczyli, to było zagrożenie dla wszystkich innych agentów. To było to, czego się najbardziej bali, że Lech się przyzna i wówczas oni nie będą mieli tego kogoś, na którego plecach będą mogli jechać dalej i podtrzymywać ten jego mit, co jest w tej chwili w dalszym ciągu robione. Także postać absolutnie tragiczna. Nie sposób dzisiaj w sposób jakiś racjonalny wytłumaczyć to zachowanie, bo przecież trudno sobie wyobrazić, żeby spełniał nadal jakieś funkcje narzucone mu przez jakieś centrale zagraniczne,
funkcje polegające na destrukcji w państwie, na sianiu nienawiści, na dzieleniu społeczeństwa. Wydaje mi się, że to są już kwestie bardzo osobowościowe. Są już pytania, więc może po tej godzinie przejdźmy do pytań, bo pan się... Tak, dobrze. Mam pytanie, bo ja rozumiem, że na temat postkomunizmu obecnie niewiele padło, ale może w pytaniach się to rozwinie. Ja się chciałem zapytać o, no właśnie już może o sędziów. Mianowicie, ja pamiętam, ale słabo, że była przygotowywana propozycja, jeśli chodzi o weryfikację czy sędziów. I była nawet chyba uchwała, z tym, że do komisji, która miała dokonywać z tych sędziów weryfikacji w zakresie właśnie, no taka lustracyjna komisja, ona nie powstała. Nie powstała dlatego, że zgłosił się do tej komisji tylko jeden sędzia. Jeżeli panowie i pan mecenas pamięta, to bardzo proszę. Natomiast było to w układzie właśnie już parę lat wstecz. Natomiast dzisiaj mamy jakby ten temat też z sędziami związany, że no jakby próba blokady reformy sędziowskiej właśnie miała polegać na tym, że większość sędziów, która jest w tej chwili na przykład w Sądzie Najwyższym, będzie próbowała, że tak powiem, nie dopuścić do zmiany czy do wyboru nowego sędziego, ale już wybrania nowego prezesa, to raczej właśnie z tych starych układów. Bardzo proszę w tej sprawie. Tak, to jest pytanie do mecenasa. Ja wiem, o co chodzi, ale pewnie tak dobrze nie pamiętam. Oczywiście pytania są łatwiejsze od odpowiedzi. Ja też mam dużo pytań. Jaka jest rola profesora Adama Strzembosza dzisiaj? Nie wiem, kto byłby w stanie na to odpowiedzieć. To jest też podobna tragedia, jaką obserwujemy w przypadku WOS. Nie tak dawno z panem profesorem się spotkaliśmy, jego ekscelencji księdza arcybiskupa Rysia, który urządza takie debaty. I on był razem z panem Modzelewskim w takim duecie. Karolem. Karol. Czyli nie podatnik, tylko policjant. Tak, syn ministra. To w każdym razie jeden z pierwszych rzeczników Solidarności. Żeby było jasne, bo ja nie wiem, czy państwo wiedzą, że Andrzej Celiński także był rzecznikiem prasowym Komisji Krajowej Solidarności. No tak. Natomiast co do profesora. Pan profesor wtedy w takiej bezpiecznej atmosferze mówi, no trzeba przywrócić czas, kiedy sądy działały praworządnie. Nie dam coś takiego, wstałem, ośmieliłem się zapytać, a znałem profesora wcześniej, a kiedy to tak one praworządnie działały? Czy mógłby wskazać moment, w którym sądy się ze sobą rozliczyły? I wtedy wyszło coś, co jest rzeczywiście pewnym problemem, o którym się też nie mówi. Państwo wiedzą zapewne, że Sąd Najwyższy do lat 90. działał kadencyjnie, to znaczy miał 5-letnią kadencję, po której to kadencji następował wybór albo powołanie, bo komuniści nie wierzyli w jakieś tam długoterminowe kontrakty. I w roku 90. skrócono ustawą kadencję Sądu Najwyższego i wtedy wymieniono chyba 30% składu tego sądu, zakładając, że jak się wymieni tych najbardziej wtedy skompromitowanych, to już oni nie napłyną w kolejnych naborach. Oni napłynęli. W związku z tym to całe czyszczenie z 90 roku i tak zwana lustracja, o której mówi ciągle profesor Strzembosz, czy nie lustracja, to jest prawdę powiedziawszy mit. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście przygotowano komisję. Sąd Najwyższy wdał się w straszliwy bój, ja nie wiem, czy państwo wiedzą, z Trybunałem Konstytucyjnym o to, czy sędziowie podlegać powinni nie tylko tam lustracji, ale sprawdzeniu takiemu policyjnemu.
To znaczy, czy nie jest ze środowisk narkomańskich, czy nie miał na swoim sumieniu jakichś tam tych? Sąd Najwyższy przez bardzo długi czas powiadał, że sędziowie powinni być wyłączeni absolutnie z takiego badania i w zasadzie do dzisiaj nie ma takiej procedury. Wreszcie trzeba powiedzieć, że ta lustracja już by ruszyła, gdyby Trybunał Konstytucyjny nie wydał wyroku, w którym wskazał, że wszczęcie procedury lustracyjnej w stosunku do sędziego powinno wiązać się z uchyleniem jego immunitetu. I to było dopiero numerem, dlatego że immunitet sędziemu mógł uchylić sąd dyscyplinarny, w którym on był. Był sąd dyscyplinarny Sądu Najwyższego, odpowiednio sądów okręgowych. I okazało się, że nigdy już potem sądy dyscyplinarne nie uchyliły immunitetu komukolwiek, kto był zgłaszany z urzędu lub nawet by sam się chciał zgłosić. I tak lustracja była i jej nie było. I to według takiego mechanizmu, który rzeczywiście opierał się na tym, że nie wolno sędziego narażać na to, żeby on jako bezstronny i niezawisły był tutaj pytany o to, co jest w jakichś tam dokumentach czy w teczkach. To był niedobry mechanizm i profesor Strzembosz bardzo, bardzo chce zapomnieć o tym, że jako pierwszy prezes wtedy, kiedy zaczynał, to on tej procedury w istocie nie przypilnował. To on bardzo na to źle reaguje, ale niestety to trzeba także przypomnieć i źle reaguje, jak mu się to przypomina. Natomiast trzeba też trzeba o sędziach jedną rzecz powiedzieć, że to przekonanie o tym, że to środowisko się samo oczyści. W 1991 roku w Sejmie pierwszej kadencji była ustawa o takim przeglądaniu życiorysów sędziów, o takiej weryfikacji, ale także od obyczajowej po polityczną. No, piekło było niezwykłe. Ministrem sprawiedliwości był adwokat krakowski, pan mecenas Dyka. Ten, który przeszedł do historii jako ten, który rzekomo utknął gdzieś w ubikacji przy głosowaniu nad rozwiązaniem Sejmu, to nie była jego największa zasługa. On wtedy przyszedł do Sejmu i powiedział tak, ja to jak dzisiaj pamiętam, że to towarzystwo nigdy pod żadnym pozorem samo się nie oczyści. To padło w Sejmie. I wtedy bardzo wielu młodych posłów, którzy naprawdę mogli nawet w najlepszej wierze, mówili, że jakże, to są mądrzy ludzie, to jest elita państwa, już część została oczyszczona, a reszta to przecież oni muszą zadbać o to, żeby nie wygłaszać w imieniu Rzeczpospolitej wyroków, które by były sprzeczne z duchem tej Rzeczpospolitej. I proszę Państwa, dochodzi do jakiegoś przedziwnego paradoksu. Jakby Państwo przeglądali orzecznictwo Sądu Najwyższego z roku 90, 91, 2, to tam były orzeczenia, które miały na przykład taką tezę, a odnosiły się do przeszłości, że jeżeli ktoś naruszał porządek i uczestniczył w zgromadzeniach, które godziły tam w porządek publiczny, ale robił to dla dobra państwa albo ważnych interesów związanych z interesem państwa, to jego naganność jego zachowania sąd powinien ocenić w kategoriach zerowych. Są takie orzeczenia, tylko przeszło już po 2 czy po 3 latach. Pierwsze 2 lata działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego były właśnie takie. Ale co jest najciekawsze, teraz dopiero zaczęto wyciągać taką doktrynę, to się mówi doktrynę Redbrucha, Gustawa Redbrucha, takiego tak. Niemieckiego, słucham? Gustawa Redbrucha. Tak. Gustawa Redbrucha, który chciał rozwiązać w świadomości Niemców pewien dylemat. Jak to się stało, że w Niemczech faszystowskich wszystko odbywało się przez sądy? To my tylko tak uważamy, że ludzie byli łapani na ulicy i nie wiadomo, kto był rozstrzeliwany. Niemcy
przeprowadzali procedury bardzo, tak jak zresztą Rosjanie, parasądowe. No i Redbruch zadał pytanie, czy możliwe jest, żeby to traktować jako prawo, na podstawie czego ludzi wysyłano do obozu, i wyuknął taką, czy wyprowadził taką tezę, że prawo, które narusza podstawowe zasady moralności, nie jest prawem, w związku z tym można go nie stosować. I na początku lat 90., choć tego nigdzie nie nazwano, Sąd Najwyższy wydał kilka takich orzeczeń, że prawo komunistyczne, choćby było naruszone, ale naruszone bywało przez ludzi, którzy chcieli działać na rzecz niepodległości, nie powodowało, że oni podlegali karze. I nagle doktryna Redbrucha pojawiła się teraz, w tej chwili, kiedy się mówi, nie no, próby zmiany Sądu Najwyższego są głęboko niemoralne. W związku z tym trzeba sięgnąć do tradycji niemieckiego prawa i powiedzieć, że sędziowie nie podlegają temu prawu, które jest niemoralne. To jest jakaś schizofrenia zupełna. Dlatego, że Redbruch mówił wyraźnie o sądach doraźnych, sądach, za którymi stało gestapo czy coś. Przecież większość ludzi z wyrokiem takim czy innym lądowała także w obozie albo w tym obozie poprzestawała, prawda? I to jest zupełnie inna historia. I teraz oszukiwanie tą teorią, która na zupełnie inny użytek była przygotowana, to to jest dopiero oszustwo na oczach opinii publicznej i urabianie psychiki ludzi. Jest prawdą bowiem, że na przykład adwokaci podlegali pełnej lustracji. Było 6 czy 7 przykładów w Polsce ludzi, którzy utracili prawo wykonywania zawodu wtedy, kiedy w aktach IPN-u znalazły się jakieś dokumenty, lepsze, gorsze, ale to się kończyło bezwzględnym wyrzuceniem zawodu. Nie ma takiego przykładu, jak idzie o sędziów, i nie było takiej procedury, bo immunitet przeszkadzał. A jakże można immunitet naruszyć? I tak się tworzy błędne koło. A istota, to już ostatnie słowo, jest taka, ja to zawsze ośmielam się mówić, także w sądzie. Także ja wstaję w sądzie i mówię bardzo często, wysoki sądzie, za chwilę zapadnie wyrok, przecież on jest wydawany nie w imieniu kodeksu karnego, nie w imieniu kodeksu postępowania karnego, ale on jest wydawany w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. To ja jestem bardzo ciekaw, jaki pogląd ma Rzeczpospolita, ta, której ja jestem obywatelem, w której ja wybieram, w której mam bierne i czynne prawo wyborcze, jaki pogląd będzie miało na przykład na to, czy po 40 latach małżeństwa powodem rozwodu może być choroba męża. Bardzo jestem ciekaw. Miałem taką konkretną sprawę i pani sędzia celowo nie mówi o polityce. Mówi tak, a o co się panu mecenasowi rozchodzi? No to ja mówię, że mi się rozchodzi o to, wysoki sędzie, że małżeństwo jest rodzajem umowy, w której sens zaczyna funkcjonować tak naprawdę wtedy, kiedy ludzie muszą się wspomagać. Młodzi ludzie nawet nie muszą się pobierać. Ale sens tego małżeństwa po wielu latach jest właśnie wtedy, kiedy jedno jest chore, może oczekiwać pomocy od drugiego. Bo inaczej nasze państwo by się nie utrzymało przez wieki, gdyby rodzina właśnie nie była tego podstawą. I taka masowa akcja udzielania rozwodów, bo to jest taśma. Ja bardzo często byłam w sądzie, ja nie znam wyroku odmawiającego rozwodu, mimo że, a żeby jeszcze śmieszniej było, przepis dotyczący rozwodu jest ten sam, który wprowadzono w 64 roku. Niedługo będzie 100 lat. To nie zmieniła się jedna literka nawet. Przy czym za komuny, którą wszyscy i słusznie potępiamy, ja pamiętam wyroki, kiedy mówiono, że nie wolno z własnej niegodziwości wywodzić krzywdy innej osoby. Były takie orzeczenia Sądu Najwyższego. Ja pamiętam, kiedy odmawiano udzielenia rozwodu, mówiąc, że to byłoby zgorszenie publiczne. Taka była bardzo konkretna sprawa. Ale to już mniejsza o to. Ja często pytam, Rzeczpospolita rzeczywiście uważa, powiedzmy, jest taki przepis o rażącej niewdzięczności. On jest masowym problemem w tej chwili. Rodzice starzy darowują dzieciom gospodarstwo. Dzieci zamykają tych rodziców do komórki, bo też o tym trzeba mówić.
I ci rodzice jedyne co mają, to mogą wystąpić do sądu o cofnięcie darowizny. I to, że dzieci wysłały własnego ojca czy matkę do komórki, dla sądu nie jest rażącą niewdzięcznością. Dopiero jak rodzice są bici z ranami ponad 7 dni, no to od biedy jeszcze sąd jest skłonny uznać, że to byłoby takim wyjątkiem do unieważnienia darowizny. I największy problem z sędziami, to już ja nawet nie mówię, jest nie w tym, że ta lustracja czy przeszłość, bo już tych takich czynnych rzeczywiście jest niewielu, ale że oni żyją jakby we własnym świecie, we własnej filozofii, która nie zawsze jest podzielana przez większość ludzi. Na przykład sprawy rodzinne, ja powiem, żaden Trybunał Konstytucyjny nie ma takiej władzy, jak jednoosobowo sądząca młoda osoba, która przyznaje władzę, opiekę nad dzieckiem jednemu, a nie drugiemu i po roku już nie ma co zbierać, bo to potem przyjdzie psycholog i powie, że utrwaliła się ta sytuacja, często bardzo z błędnej diagnozy. I często my mówimy, że naprawdę najwyższym szczeblem kariery sędziowskiej powinien być sąd rodzinny, a jest dokładnie odwrotnie. Dokładnie odwrotnie, mimo że teraz sądzą to sądy cywilne, kiedyś były odrębne wydziały rodzinne, to sąd pracy czy sprawy z zakresu prawa pracy, rodzinne i penitencjarne są najniższym szczeblem kariery i kwalifikacji sędziowskich, a nie odwrotnie. I właśnie na tym polega bardzo często konflikt już. A już pytania, tak? Tak? Bo nawiązuję do ostatniego wątku, bo pojawiają się nowe, ale ostatni wątek dotyczy małżeństwa. A ja obiecałem Państwu, że powiem coś więcej o Feliksie Konecznym i jego opisie cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej zwanej zachodnią. Otóż jedną z głównych cech tej cywilizacji jest monogamiczne małżeństwo. I co ciekawe, my odziedziczyliśmy je po starożytnych Grekach i Rzymianach. Tam dominującą formą związków heteroseksualnych były małżeństwa monogamiczne. Teraz, kiedy idzie ta fala z zachodu emigracyjna, zagrożenie będzie polegało na tym, że prawo będzie musiało pogodzić te kwestie, czy będzie musiało, mam nadzieję, że ja tego nie dożyję, pogodzić istnienie związków monogamicznych z poligamicznymi. Dlatego, że cywilizacja arabska to ona napiera, nie turańska, nie Turcy, nie turańszczyzna. No, tam marzenie mężczyzny jest posiadanie 3 żon, bo one się świetnie dzielą robotą. Słyszałem nawet opowieść pewnej Polki, która się znalazła w gronie takich 4 żon. Powiedziała, że jest bardzo zadowolona, bo ma wspaniałe koleżanki i podzieliły się robotą dla swojego męża. Więc to zagrożenie istnieje. Natomiast chrześcijaństwo utrzymało monogamiczne związki po Grecji i po Rzymie i wzbogaciło je o sakrament, dlatego małżeństwo jest sakramentem. Ślubują sobie, że będą do końca życia i nie opuszczą siebie aż do śmierci. Natomiast zagrożenie naszej cywilizacji idzie wtedy, kiedy zaczyna dominować inna cywilizacja. To za czasów reformacji Lutra, który zbuntował się przeciwko Kościołowi, był przecież księdzem katolickim, ożenił się z zakonnicą, miał z nią 3 dzieci, no i powstał reformacja, protestantyzm. To od tego momentu zaczęły się pojawiać rozwody, bo to pasowało reformacji, rozwody, które no, są obce w sumie naszej cywilizacji, ale funkcjonują. Bo śluby mogą być zawierane również w sposób cywilny, a nie sakramentalny. Ale mówiąc, słuchając tu o rozwodach, pomyślałem sobie, że rozwody to też jest jakaś forma poligamii, tylko rozłożonej w czasie.
bo znam ludzi, znam też kobiety, które miały trzech, czterech mężów. Więc różnica polega na tym, że nie mają tych mężów równocześnie, tylko w pewnym czasie. Ale to jest jakaś forma właśnie poligamii, która po okresie reformacji trafiła do Polski. A zagadując tutaj o profesora Strzembosza, z którym też w tamtych czasach rozmawiałem, mam taką własną teorię, niczym specjalnym, niepodbudowaną, nie mam żadnych na to dowodów, faktów. Mianowicie chodzi mi o to, że nie ma nic bez przyczyny, że musi być jakaś przyczyna. Tym bardziej, że żyjąc już tyle lat, dowiadujemy się, że prędzej czy później, jak ta oliwa na wierzch wypływa, tak samo jest z ludzkimi życiorysami, z ludzkimi, mówiąc przenośni, trupami w szafie. Musi być jakiś powód, musi być jakaś przyczyna, być może o której się dowiemy, albo się nie dowiemy. No, jego stanowisko teraz, w tym momencie, po wypłynięciu sprawy zupełnie przypadkowo sędziego Iwulskiego, który się przechował przez całe 30 lat od porucznika do kapitana, awansując, sądząc w tych wyrokach bez żadnej refleksji, wspierany przez panią byłą prezes, bo za taką ją uważam, no to jest coś, co może świadczyć o tym, że ta nadzwyczajna kasta, jak ją nazwała sędzia sądu administracyjnego, pani Irena Kamińska, to rzeczywiście była struktura chyba bardziej zwarta i postkomunistyczna niż Służba Bezpieczeństwa czy struktury partyjne, o których już towarzysze partyjni dawno zapomnieli, przemieniając się w liberałów i kapitalistów, wymieniając te książeczki partyjne na książeczki czekowe, jak to się mówiło. Więc to była ta kasta, która, mam wrażenie, że to może jest ostatni jak gdyby etap, ostatni rzut na taśmę społeczeństwa obywatelskiego, bo no, zmieni się ten sąd, tam musi być uzupełniony wakat 50 paru sędziów i do nich zaczną napływać inni ludzie, bo przez te lata te środowiska skupiały wokół siebie ludzi podobnych im albo bardzo uległych, no w każdym razie ludzi niezależnych, myślących, te środowiska tępiły, to wiem, no, że nie było łatwo tam wytrzymać w tym składzie pod takim kierownictwem, które się nie zmieniało. I kończąc jeszcze, no tutaj właściwie większość artykułów, wypowiedzi publicystycznych koncentruje się na postępowaniu pani profesor Małgorzaty Gersdorf. Jest starsza ode mnie chyba o rok, więc mniej więcej w tym samym czasie studiowaliśmy. Wiem, jaka atmosfera wtedy panowała na studiach, wiem, jakie koleżanki, jacy koledzy wybierali aplikacje sędziowskie. Wiem, ale już nie powiem tego dosadnie, jacy ludzie szli do prokuratury. No jednak najwięcej fruktów tam było. Mieszkanie można było do służb i tak dalej. No i te wolne zawody, które właściwie uciekały i jakoś szukały dla siebie miejsca w różny sposób. Natomiast jej zachowanie w Niemczech, o czym pisałem wczoraj dla Tygodnika w sieci, Gersdorf w Niemczech o Polsce, jest na stronie Sądu Najwyższego ten jej referat, bardzo trywialny, ale i bardzo niebezpieczny, dlatego że oczernia Polskę, przedstawia ją w fałszywym świetle, udowadnia, że nie zna historii. Prezentuje Polskę jako młodą demokrację niedoświadczoną, która powinna czerpać jeszcze wzory. Mizdrzy się do niemieckiego systemu prawniczego, który dla mnie jako syna więźnia obozu koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg będzie do końca życia skompromitowany. Wiara w niemieckie prawo, niemiecki pozytywizm prawniczy, to są rzeczy, w które nie uwierzę nigdy, dlatego że Niemcy podzieleni są cywilizacyjnie na dwie części.
i ta znaczniejsza, ważniejsza reprezentuje cywilizację bizantyjską, a ta na południu, mowa o Bawarii, właśnie się w tej chwili zastanawia, czy się nie oddzielić od Republiki Federalnej Niemiec. A powodem jest polityka, z którą się nie zgadzają, i jednak związki z cywilizacją chrześcijańską, gdzie inną taką dominantą w patrzeniu i postrzeganiu świata, a o tym pisał wielokrotnie profesor Feliks Koneczny, jest aposteriorizm. Aposteriorizm, czyli my z naszej cywilizacji zbieramy fakty, dowody, świadków, zeznania, notujemy, patrzymy na daty, sprawdzamy. My tak badamy rzeczywistość i tak badamy przeszłość i na tej podstawie staramy się wyciągać jakieś wnioski. Jest druga metoda, która jest charakterystyczna dla cywilizacji bizantyjskiej, cywilizacji żydowskiej, to jest apriorizm. A więc założę sobie coś z góry, że tak ma być i do tego dążę. Apriorizm jest dzieckiem tych wszystkich utopijnych, rewolucyjnych systemów i właśnie komunizmu i socjalizmu. Bardzo niebezpieczna dla nas metoda. No to tyle. Proszę Państwa, myślę, że półtorej godziny przeszło. Nasi goście nam tutaj sprawili. Możemy przejść chyba jeszcze trochę, mamy czasu, do pytań. No ja rozumiem, że proszę o podniesienie ręki, kto z Państwa chciałby zadać pytań, żebyśmy się zorientowali. Może tam od końca będziemy jechali. Genek, proszę Cię bardzo. Ja mam pytanie. Pytanie, stwierdzenie. Żeby było tak, jak było, to służby specjalne z Komorowskim zostawili dekret 1066, pozwalający robić to, co było. I nic się niewiele się zmieni. Proszę Pana, ja powiem tylko w odpowiedzi na to, co Pan powiedział, że gdyby 1/10 tego, co Sumliński pisze w swojej książce, była prawdą, to tramwaje powinny w normalnym, demokratycznym państwie stanąć, bo tam są wymienieni sędziowie, prokuratorzy, także i adwokaci. I nagle rodzi się pytanie, ile trzeba książek napisać, żeby wreszcie po jakimś czasie to, co padło przed chwilą, wypłynęło na wierzch. Przecież ja akurat znam redaktora Sumlińskiego. Zakładam, że część może być subiektywną relacją, ale to, że trzymano człowieka w areszcie przez rok za to, że właśnie starał się ujawnić dużą część prawdy, jest jakąś dziwną historią. Po co się pchał na teren, który jest skażony? To jest następne pytanie. I czy jest rzeczywiście możliwe rozgonienie tego towarzystwa? Niech Państwo zobaczą. Przez lata nikt nie zadał sobie pytania, jak to było możliwe, że wojskowe służby informacyjne nie podlegały kontroli kolejnych rządów, bo one nie podlegały. Nie było nawet trybu po temu i one sobie jakoś tam funkcjonowały. Jaka była awantura po tym, jak je lepiej czy gorzej, skrupulatniej czy nie rozwiązano. Przecież ja prowadziłem taką sprawę, która dotyczyła ministra Szeremietiewa, minister obrony czy wiceminister obrony, no, którego wspomniany tu jego szef, późniejszy prezydent, starał się usunąć za wszelką cenę. Użył do tego dwójki dziennikarzy, którzy upisali chyba z 40 artykułów do ziemi, wbijając tego Szeremietiewa, że pieniądze, że willa, że samochód, że coś. Szeremietiew jest teraz po latach człowiekiem wolnym, uniewinnionym we wszystkich procesach, wszystkie wątki umorzono. A ta dwójka o znanych zresztą nazwiskach nie pracuje już w mediach, bo swoją rolę spełnili. To straszne jest, tylko prawdę powiedziawszy, ja coraz bardziej dochodzę nawet w trakcie naszego spotkania do przekonania, że ludzie o różnych doświadczeniach, o różnej historii powinni się spotykać i o tym mówić. Mówić o takich drobiazgach nawet jak
te, do których my się odwoływaliśmy, bo wtedy świadomość powszechna się zmieni. My w dalszym ciągu nie wiemy. Niech Państwo zobaczą. Nie ujawniono, na jakiej zasadzie Krajowa Rada, ta nowa sądownictwa, odmówiła rekomendacji tam kilku osobom, mówiąc, że tylko jeden wniosek został odtrącony ze względów proceduralnych. A to z jakich były te pozostałe wnioski odtrącone? Ja mówię, akurat znam każdego z tych sędziów. Nie znam powodów, ale sam byłem zdziwiony, że tak to się zdarzyło. Ja chcę głęboko wierzyć, że zdarzyło się słusznie i znowu byłoby, będzie kolejne zadziwienie, jak się kiedyś dowiemy o tym, jak to było, ale też tego się nie ujawnia. Wreszcie, gdy mówimy o sądach, ja już wszystko, co złe, to mogłem powiedzieć o sądach, ale ja bym chciał się dowiedzieć, kto ma być tym nowym, tą nową kadrą. Skąd się wezmą ci ludzie? No, bo to jest przedmiot naprawdę wielkiej troski. Ja powiem Państwu, o to sekundkę, najkrócej jak tylko mogę. Bo Pan wspomniał o rzeczach, które są gdzieś na zapleczu i one oddają rzeczywistość. System awansowania w sądzie jest najbardziej feudalny z możliwych. Kończy się aplikację sądową, dostaje się, zdaje się, bardzo taki rozbudowany, bardzo trudny egzamin sędziowski. Ale potem podlega się czysto administracyjnej procedurze weryfikowania, w której zależy od prezesa sądu, do którego wydziału się pójdzie, w jakim wydziale i tak dalej. Są wydziały lepsze, są wydziały gorsze. I zaczyna się taki mechanizm wzajemnego napędzania zasług, który wcale nie jest taki, który z naszego doświadczenia promuje najmądrzejszych. W Polsce jest jakieś przedziwne zjawisko, że jak ja wyjadę do gdzieś do dalekiego miasta, do sądu rejonowego, to ja nagle patrzę, że spotykam sędziego rejonowego, który ma 60 lat, 55-60. Według normalnych kryteriów to musiałby to być kompletny nieudacznik. To znaczy taki, którego już dawno powinno się było pozbyć z zawodu, po czym nagle się okazuje, że to jest świetny prawnik. Bardzo ciekawy człowiek i proces się toczy zupełnie jakby na innej planecie. To znaczy on gdzieś zapadł tam w tej dziurze i nikt go nie chciał wziąć dalej w normalnej drodze awansu. Raz się zdarzyło, że pojechałem na sprawę to już długa historia, więc króciutko tylko, do Zielonej Góry, gdzie sądził młody chłopak. I który zrobił to, czego w 12 innych sądach nie mieli odwagi zrobić jego rówieśnicy. O żadną politykę nie chodziło. Naprawdę chodziło tylko o to, czy on bierze na siebie ocenę konstytucyjności rozporządzenia. Już niech tak będzie. On oddalił mój wniosek o to, żeby się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego, po czym sądził cały dzień i uniewinnił moich klientów dokładnie z tego powodu, który ja podawałem. Ja siedzę sobie na sali i słyszę nagle brzęk łańcucha, on, jak to się mówi, przedzierzgnął się w normalnego człowieka, zdjął ten łańcuch i mówi, co, dziwi się pan mecenas? Ja mówię, dziwi, ale ja muszę panu honor oddać. Naprawdę, ja z tyloma miałem do czynienia, nikt tego tak nie zrobił. Skracam. Wygraliśmy w apelacji tę sprawę, czyli doszło do sprawiedliwego rozstrzygnięcia, ale pod prąd. I ja idę sobie do sekretariatu, pytam, a co się dzieje z tym sędzią, który miał odwagę, a pan sędzia już u nas nie pracuje. I to jest absolutna zasada, absolutna, ja po tylu sądach jeżdżę, że im bardziej jest ktoś taki rzutki i taki rzeczywiście przebojowy, to tym bardziej ja się martwię o jego przyszłość. I najczęściej jest tak, że ja do tego sądu przyjeżdżam po 2 latach i jego nie ma. I nie dlatego, że awansował gdzieś. I to jest jakiś dramat. Ale to już... Dobra, Staszek, tylko pytanie. Problem dekomunizacji nie jest tylko po stronie personalnych powiązań tego systemu, ale jest funkcją pewnych systemów, których nie mogliśmy i nie umieliśmy zlikwidować, bo ci, którzy byli w opozycji, tak jak i ja, po prostu nie znali państwa, nie znali zasad funkcjonowania, tych fundamentów, na których komunizm się opierał i dlatego przegrywaliśmy. Większość naszych ludzi miało patriotyczne podejście,
hura optymizm, a nawet nie wiedzieli, jak nimi grają. I teraz dwa dowody. Panie Marku, ja też byłem taksówkarzem, trochę dłużej od pana, 9,5 roku. Przywrócono mnie do pracy w zakładach mechanicznych Ursus. Jeszcze pół roku jeździłem na pół etatu, stwierdziłem, że to się nie opłaca, podziękowałem, bo zostałem zresztą potem dyrektorem, nie pasowało, żebym jeździł na taksówce. No i powiem panu tak, że kiedyś jak wiozłem pijanego faceta z Baltonu, taka knajpa była, patrzę, a to jest ten jeden ze zbeków, który mnie w Pałacu Mostowskim przesłuchiwał. Więc do mnie on tam wylewnie i tak dalej, ja mówię, proszę pana, my się znamy, tylko pan ma krótką pamięć. Pan mnie nie da, kilka miesięcy temu przesłuchiwał po nocach. A, to pan z opozycji, no tak. O, coś panu powiem, bo był taki już dobrze podcięty. Powiem panu i wróci pan dzisiaj do domu bardzo zadowolony. Otóż niedługo przekażemy wam władzę. Jak to? No już trwają rozmowy, proszę pana. Przekażemy wam. No bo pani, co ja teraz mogę robić? Mam dwie stacje benzynowe. Jedną na syna, druga na mnie. Mam dwa piękne domy. W jednym mieszka córka, w drugim ja muszę mieszkać dla osłony z synem. To co ja teraz z tymi pieniędzmi? No część dzisiaj stracę z panem. Dam panu górką za to, że trochę się nad panem męczyłem, prawda? No i faktycznie dał dobrze górką. Ale już wiedziałem, że coś się zbliża. Potem fakty to potwierdził. A drugą wiadomość, którą nabyłem, upewniłem się, że naprawdę jesteśmy towarem do przegrania, do machinacji. Bo nie znamy się na niczym, jeżeli chodzi o ważne sprawy dla funkcjonowania państwa. Dopiero się uczyliśmy tego państwa, ale to za późno już było, żeby dekomunizować. Dlatego, że zasada jest taka, kto ma pieniądze, to ma i władzę. Oddali władzę, mieli pieniądze, mieli faktyczną władzę i mają do tej pory. I teraz tak, jak mnie nie chciano do pracy, w czterech miejscach startowałem, w żadnej nie chciano mnie w stanie wojennym przyjąć. Pan pułkownik Baca, komisarz, mnie wypędził z zakładów mechanicznych, Ursus, w ciągu jednego dnia. Nawet nie dał mi szansy, żeby przyniesiono mi wypłaty, adie. No i po kilku miesiącach prób znalezienia pracy, a miałem żonę w tym czasie niepracującą, dwójkę dzieci, to w związku z tym przyszedłem, a spotkałem kolegę, mówię, stary, pomóż mi, może na taksówkarzem zostanę, bo on taksówkarzem. Słuchaj, ty wiesz, ile samochód kosztuje, ile to jest za tego... Już. Ale to jest ważne. Pan wie, panie mecenasie, uchwała 169. Można było się zwalniać, przechodząc do sektora prywatnego, świadczyć różnego rodzaju usługi. Ja się od tego taksówkarza dowiedziałem. I kiedy już wojska nie było w zakładzie, poszedłem prosić Stańczykiewicza, dyrektora generalnego, żeby mi zmienił sposób rozwiązania umowy. Mówię, no przecież co moje dzieci wam winne? Nie chcecie zniszczyć, niszczcie, ale co moje dzieci? I przekwalifikował mnie na tą uchwałę 169. Pozwalała ono zaciągnąć z banku spółdzielczym kredyt, a nawet można było talon na samochód, jak się taksówki otwierało. No i ja otrzymałem kredyt 300 000, ale aż 6 było żyrantów. Proszę sobie wyobrazić, pytam się, na jakiej to zasadzie ten pan obok brał kredyt na 9 milionów, ja na 300 000, ja 6 żerantów, a on żadnego. To nie pańska sprawa. Potem się dowiedziałem, że byli tacy, co nie musieli. Żadnych żerantów, kupowali młyny, cegielnie od państwa, mleczarnie. I to było za rządów Rakowskiego. Nie zauważyliśmy, że ten pan bardzo... Znaczy, to wcześniej to było jeszcze przed rządami Rakowskiego, a ten jeszcze stworzył systemowe furtki do tego, żeby się komuna bogaciła. Myśmy tego nie widzieli, uwłaszczała. I wiecie, kiedy zlikwidowano ten bank spółdzielczy, do którego mieli tylko określone osoby dostęp na tanie bardzo kredyty? W 96 roku. A wiecie dlaczego? Bo wtedy najwięcej kredytów wzięli i zlikwidowali go, żeby ci, którzy świeżo wzięli kredyty,
milionowe, żeby nie musieli już spłacać. To mnie tylko przyszło zawiadomienie, że mój wkład został mi anulowany po likwidacji. I teraz jest pytanie, jeszcze tu w tym miejscu, proszę Państwa, jesteśmy, to miejsce powinno być przez księdza albo przynajmniej biskupa porządnie poświęcone. Tu w tej radzie, kiedy ja byłem radnym, świętej pamięci Adam Puć podszedł mnie, witam mnie, poznaję mnie z grupą facetów. Staszek, to są ubecy, radni. I ja mówię, jak to ubecy radni? Przecież były wolne wybory. A jeden z nich, zresztą przewodniczący rady, powiedział: ty się ciesz, chłopie, żeś się dostał do tej rady. Jesteś w mniejszości. Jesteś w mniejszości. I tak potem było. Do niego podczas posiedzenia, jak się zdenerwowali moje kumple z AWS-u, to mówili: panie pułkowniku, nie przewodniczący. Kogo to obchodziło, pytam się. A kogo obchodzi, że tu w spółdzielni Górczewska połowa to należała do WSI, a połowa do wojsk, do służb milicyjnych. W mojej klatce było, i oni nawzajem władzę dzierżyli. Specjalnie się kłócili. Na zebraniu wcześniej spotykali się, bo kolega mi poinformował o tym, przywódcy. Spotykali się na osiedlu, ustalali taktykę walki. Teraz wy rąbiecie kasę, potem my. Przecież tu takie znane są fakty, zapłacono za dokumentację 860 tysięcy nowych złotych na budynek, którego nigdy nie było. Nawet działki nie mieli, a już u kolegi zamówili dokumentację. I kto im coś zrobił? Były dochodzenia i kto im coś zrobił? Teraz jest pytanie następujące. Czy panowie podzielacie moje zdanie, że jesteśmy grupą najbardziej przegraną? My, którzy tą władzę opalaliśmy, pozostaliśmy wykorzystani do tego. Proszę pana, być może ma pan rację. To jest ta grupa, jak pan, którą pan reprezentuje, najbardziej przegrana. Ale jest pan moralnym zwycięzcą. To nie za mało, to naprawdę dużo. A poza tym Polska nie narodziła się za komuny, istniała już dużo, dużo wcześniej. Czasami, żeby zmienić nieco atmosferę, to przywołuję fraszkę Mikołaja Reja. Panie mecenasie, brzmi tak: sprawiedliwość jest jak pajęczyna. Bąk się przebije, a na muchę wina. Ale proszę pana, gdyby pan zainteresował się jakieś środowisko dziennikarzy, bo te sprawy nie są opisane. Podobnie było w 56 i 68, kiedy partia zmniejszała swoje szeregi. Wówczas tym, który mówiła dziękuję, bo się za bardzo rozrosła, przestała być kadrowa, to mnóstwo ludzi, tysiące ludzi trafiało właśnie do rzemiosła, dostawało, miało możliwość otrzymać pawilony, na przykład koło Pałacu Kultury i Nauki. Więc, a to wszystko byli funkcyjni towarzysze partyjni, którzy zaczęli robić kasę. Oni do dziś z wdzięcznością wspominają te restrykcyjne decyzje partii w stosunku do nich. Proszę pana, ja jedną rzecz tylko opowiem. Bo o dziwo, ja aż chciałem bić brawo, gdy kolega przed chwilą mówił, że trzeba mieć nadzieję. Tylko że trzeba też mieć pamięć. Tydzień temu pojawił się komunikat o tym, że Agencja Jakiegoś tam Rozwoju Przemysłu wykupiła Stocznię Gdańską. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, to powinien być komunikat na pierwszej stronie każdego dziennika. A mówię to dlaczego? Dlatego, że ja znam
czy znałem, tak to powiedzmy, Donalda Tuska, ja nie byłem w stanie pojąć, jak on się ośmielił jechać na zjazd Solidarności i pouczać Solidarność. Już potem już żadnych kontaktów nie miał i wdał się w spór z niejakim Gałęzowskim, tak się nazywa i nazywa do dzisiaj szef Solidarności w Stoczni Gdańskiej, którą tak machał przed nosem, że nie ma mowy o finansowaniu przez państwo stoczni. A tę stocznię rozkradziono na drobne części. Jeżeli teraz się pojawia choć cień nadziei, że ona wróci do swojej pozycji, no to jednak ten czas, o którym była mowa, ale nie bądźmy naiwni. Ja byłem naiwny i kiedyś sobie głupi dowcip zrobiłem i nie rozumiem, dlaczego tak zdenerwowałem człowieka, który był pasażerem w mojej taksówce. I tak z tyłu mówi tak, no panie Marku, ale pana urządzili. To ja się odwróciłem, mówię, a pana to nie? Ja nie mogłem bardziej obrazić człowieka. Wyszedł z tego samochodu, jak trzasnął drzwiami, to myślałem, że wyleci mi szyba. Ja wtedy myślałem, że może ja niepotrzebnie tak się zrównuję z nim w pozycji, ale on może dokładnie myślał jak ten radny czy ci radni tutaj, że historia się toczy, a trzeba rwać póki co. Ja, żeby jeszcze śmieszniej, byłem sprawozdawcą Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej wyznaczonym w sprawie likwidacji Stoczni Gdańskiej. Państwo wiedzą, że Stocznię Gdańską zlikwidował Mieczysław Rakowski pierwszego dnia swojego urzędowania. Pierwszego dnia wszedł i podpisał zarządzenie czy rozporządzenie prezesa Rady Ministrów o likwidacji Stoczni Gdańskiej. Ale dlaczego? Bo go pogonili na zebraniu 3 lata wcześniej stoczniowcy. On zlikwidował ogromną stocznię, ja to mogę spokojnie, bo ja znam akta tej sprawy od początku do końca i już myślałem, no będzie sprawiedliwość, tylko wpierw mnie powołano na rzecznika, a potem przeprowadzono w komisji głosowanie, czy Sejm ma głosować za pociągnięciem go do odpowiedzialności konstytucyjnej. 2 głosów zabrakło. W związku z tym mogę mówić, że byłem wyznaczony na rzecznika sprawy, której nie było wtedy. I dlatego odbieram ten komunikat sprzed tygodnia jako rzecz niezwykle ważną, a cała nasza rzeczywistość właśnie na takich epizodach, na takich momentach się opierała. Ja tylko jedno, co mogę powiedzieć, że mi się, jak Jarosław Kaczyński mówił o układzie, o tym mówię, co on mówi, to jest niemożliwe, żeby to funkcjonowało jeszcze tak, że jeden za drugiego. Odszczekuję to publicznie. Ja w swojej pracy kiedyś bym dał rękę sobie uciąć, że urzędnicy, już sędziowie nie mogą działać w sposób jakiś materialnie motywowany, a teraz bym nie ryzykował. A jak mówił o gorszym sądzie? No. Tak. Dzień dobry panu, witam panów. Jacek Majewski. Mam takie pytanie do pana redaktora Reszczyńskiego, ponieważ jest, no zna pan ten dorobek Feliksa Konecznego, a jest też pan prawnikiem, tak, z wykształcenia. Jak pan utożsamił się z tą obecną władzą sądowniczą w odniesieniu do cywilizacji, którą przedstawił Felix Koneczny, do polską, tą władzę sądowniczą obecną. W jakiej cywilizacji pan by ją umieścił? Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Proszę pana, jeżeli na studiach prawniczych nie ma w ogóle etyki, jest to przedmiot fakultatywny. Nie ma etyki, to ja miałem jeszcze przez pół roku wprowadzenie do etyki, gdzie przynajmniej padały te nazwiska Sokratesa, Platona, Arystotelesa, stoików i tak dalej. Oni w ogóle tego nie mają. To jak mogą oni być prawnikami, sędziami, jeżeli oni nie znają podstaw etyki? To przecież najpierw chyba była etyka, a potem prawo. Najpierw były dobre obyczaje. A potem prawo, jeżeli ludzie doszli do wniosku, że trzeba to unormować. Taka była kolejność. Więc ten system nas to jest takie nawiązanie
do systemu sowieckiego w dużym stopniu i do niemieckiego pozytywizmu. Tak bym go scharakteryzował. No ale nie tylko w sądownictwie, wszędzie potrzeba ludzi sumienia. To jest najlepsze określenie Jana Pawła II. Ludzi sumienia potrzebujemy. No tacy, którzy będą mieli na względzie no przede wszystkim kwestie dobra człowieka i sprawiedliwości, a nie będą siedzieć w paragrafach i wertować te paragrafy w odniesieniu do innych paragrafów, żeby tylko od strony materialnej i formalnej ten wyrok czy to uzasadnienie było dobre, żeby nikt tego nie podważył. W ogóle ja bym, gdyby ode mnie zależała ta reforma, no to wyglądałoby to zupełnie inaczej. Sędzia to powinien być człowiek, który ma co najmniej 35 lat, pracował w przemyśle państwowym, prywatnym, w administracji, w samorządzie, ma nieposzlakowaną opinię, łącznie z opinią proboszcza, i zostaje wybrany, proszę Państwa, w wyborach. To jest moje marzenie. W wyborach. Sędziego powinniśmy wybierać. On powinien kandydować. I każdy powinien powiedzieć, pan nie nadaje się do tego zawodu. A tu się stworzyła kasta. Nadzwyczajna zresztą. Więc doceniam tę reformę, która się w tej chwili dzieje. Ona ma w dużym stopniu charakter kadrowy. Rzeczywiście. Orban zrobił to samo. Skrócił wiek urzędowania sędziów, dał szansę w ten sposób, by przewietrzyć trochę te składy orzekające. Ale to jest dla mnie to jest ciągle za mało. Absolutnie za mało. Ja bym chciał, żeby ten sędzia to był taki jak ten w Ameryce, co nie znaczy, że tam też nie ma przekupnych sędziów. Ale to musi być człowiek, który sprawuje tę funkcję, która wieńczy jego dorobek życiowy. Tam już nie ma mocniejszej pozycji od sędziego. To jest człowiek potężnie bogaty. Mieszka w najlepszym domu, w najlepszej dzielnicy. To jest człowiek, który zrobi wszystko, żeby nie skalać swojego dobrego imienia. Tak mniej więcej wygląda ukoronowanie zawodu. A u nas, no proszę Państwa, no pisałem o tym wielokrotnie, no jeżeli kończy młoda dziewczyna aplikację sędziowską, potem robi tę asesurę, tak, dwuletnią chyba, i zostaje sędzią sądu rodzinnego i dla nieletnich. Sama jest panną, nie urodziła dziecka i ona ma rozstrzygać sprawy rodzinne. No ja bardzo przepraszam. No to jest chyba jakieś nieporozumienie. Przecież to jest osoba, która się powinna jeszcze uczyć, a poza tym nie ma doświadczenia życiowego. Zgoda, panie mecenasie? Zgoda. Jest taki cytat. Rację ma skarżący, czyli ja, gdy pisze, że pozwana, nazywając matkę starą lampucerą i odmawiając jej pomocy w chorobie nowotworowej, naruszyła zasadę współżycia społecznego, choć w skardze nie jest ona nazwana. Ale ponieważ nie ma przepisu, który by można uznać, że został naruszony, skarga podlega oddaleniu. 3 miesiące temu sędzia Sądu Najwyższego to napisał. Dokładnie, to ja mówię od drugiej strony o tym samym, bo to, że sumienie to prawda, a dwa, to musi być coś, no każdy wykonuje jakiś zawód, do którego ma pociąg albo talent, albo nie może być zawód sędziego zawodem jakiegoś awansu finansowego, to musi być rodzaj powołania i tak bywa. Tak bywa. Dlaczego w literaturze często pojawia się w jakichś opowieściach stary sędzia, którego wszyscy w okolicy szanują? Przecież już weźmy nawet nasze dzieła narodowe. Zawsze to była osoba zaufania społecznego z jednej strony, ale której się wierzyło. Natomiast bardzo często jest tak, że wychodzimy z sądu po ogłoszeniu wyroku i klient mówi tak, wie pan co, ja nie rozumiem tego wyroku. Ja mówię, no i co z tego, że ja panu powiem, że ja też nie. Prawda? No bo to jest, do tego się to sprowadza. I ostatecznie być może w 8 roku czy w 10 roku procesu
dojdzie się do prawdy, tylko tych 10 wcześniejszych lat to jest utrata zaufania ludzi do państwa, do jakichkolwiek wartości, które powinny tym państwem rządzić. A mówię to nie mając żadnych aspiracji do działalności w sądzie. Ja jestem już głęboko starszy pan. Ja tylko mogę opowiedzieć, co ja przez całe życie oglądałem. Widziałem bardzo mądrych sędziów. Ale widziałem ludzi, którzy nie mieli najmniejszych skrupułów, żeby krzywdzić, byle tylko odciąć się temu, kto dokuczył na sali. Bo ja znam takie przypadki i przyznam, że byłem tego świadkiem. A to zależy od tego, jakiego człowieka spotykam. Tak, ale żeby była jasność, bo pan zapytał mnie konkretnie. Gdyby Felix Koneczny żył, a zmarł w 1949 roku, gdyby żył, siedział tutaj i widział to, co my obserwujemy, z pewnością nie zaliczyłby sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości całego do elementu naszej cywilizacji. Na pewno dopatrzyłby się w tym zupełnie obcej, nawet wrogiej nam, wrogim, wrogiego zjawiska, niebezpiecznego dla naszej cywilizacji. Pytanie. Można zadać pytanie, właściwie takie dwa pytania, albo jak powiązane ze sobą. Adam Kulikowski. Ja mam takie pytanie, czy w świetle dzisiejszej wiedzy śmierć Michała Falcmana oraz profesora Pańko wskazywała na udział osób trzecich w sprawie? I teraz jeszcze z tym się wiąże drugie pytanie, ale jakby rozwinięcie tego pytania. Czy śmierć Michała Falcmana oraz profesora Pańko, a także śmierć w wyniku zabójstwa generała Papały, czy jest jeszcze szansa, żeby to wyświetlić po takim upływie czasu, jaki mamy obecnie? Dziękuję. Nie traćmy nadziei. To jest tak, że w jednej i w drugiej sprawie, tam chodziło o FOS, tu chodziło o NIK. To Włosi mówią, senone vero vontrovato, jeżeli to nie jest prawda, to jest wysoce prawdopodobne, bo w każdym wypadku był interes, żeby ci ludzie zniknęli. Żeby jeszcze powiedzieć, ja miałem z profesorem Pańko jechać tego dnia do Katowic, tym samym samochodem razem z nim, to ja naprawdę mogę dodać wiarę w opatrzność jeszcze. Ale mogę powiedzieć, bo znałem profesora Pańko, on uważał, że coś się niedobrego wokół niego dzieje. Ja tylko tyle mogę powiedzieć. Tylko tyle. Jest więcej takich przykładów seryjnych samobójców, którzy niknęli właśnie wtedy, kiedy powinni byli, kiedy z jakiegoś punktu widzenia powinni byli zniknąć. To straszne. No tak. I jest straszną rzeczą, że te sprawy nie są na tyle starannie badane, jak może istnieć państwo, w którym zabójstwo, bo przecież do tego doszło, generała policji nie postawiło na nogi wszystkich służb od góry do dołu, żeby tego sprawcę znaleźć w końcu. Nie handlarza samochodów, nie kogoś przypadkowego, tylko tego, kto przecież już mało co był ściągany. Prawdopodobnie wiemy, kto to zlecił, to zabójstwo. Gdzieś kamień w wodę i to niknie. Śmierć pana Falcmana przy tym, co my potem o Fozie wiedzieliśmy, to była, ktoś powie tak, to było właśnie najbardziej prawdopodobne, że ostatnia próba, żeby zginął trop do wyjaśnienia dużej sprawy. Ale ja panu powiem, inny przykład, a śmierć Jaroszewiczów, to jest śmierć, która, powiem, z którą ja się zetknąłem w bardzo przedziwny sposób. Byłem w komisji badania zniszczenia akt biura politycznego. I były takie półki, na których stały dokumenty biura politycznego partii i dziwnym trafem wśród 30 obwolut pustych, w których nie było ani kartki, jedna została, sprawa żelazo, czyli sprawa, na której Jaroszewicz napisał widziałem, a dotyczyła, krótko mówiąc, zabójstwa jubilera w Sztokholmie, w której wyraźnie był zamieszany, kto pamięta dzisiaj nazwisko, Milewski,
Ja zawsze tak mówiłem, a kto to zadbał, żeby to akurat zostało, ze wszystkich, z wagon akt zniszczono, a to podrzucono. Jest bardzo ciekawym tropem, także do dzisiaj nikt tego nie rozstrzygnął. I dlatego ja szczerze rozbawiony jestem, jak ktoś mi mówi, że jest dziennikarzem śledczym. Jak do tej pory to dziennikarze śledczy u nas zajmowali się sprawą lodówki czy pralki byłego komendanta policji Smolarka. No, tak. No i stracił najbliższych, no to jest prawda. Ale dlatego ja podzielam pana troskę. Ja mogę dodać tylko jeszcze całą grupę ludzi, którzy gdzieś zginęli i w zasadzie nikt do tego nie wraca, bo nagle się okazuje, że nie ma kto tego robić, prawda? I po latach dopiero. No, właśnie. Już nie mówię właśnie o tym nawigatorze. Ostatnie słowa. Tak. To jest właśnie tak to dowcip, no, czarny dowcip, ostatnie słowa przed śmiercią Ireneusza Sekuły, prawda? Towarzysze, nie strzelajcie. To by samobójca. Usłyszeliśmy tu od panów wspomnienie z przeszłości. Tytuł naszego spotkania to postkomuna. Postkomuna, bo tak jak już pan redaktor powiedział, w 1989 roku pani Szczepkowska powiedziała, że komuna upadła. Może komuna upadła, ale postkomuna została. Postkomuna trwa do dnia dzisiejszego, moim zdaniem. Do dnia. I ta postkomuna to są według mnie pomyliny poniekąd po komunie. I to bardziej toksyczne niż ta komuna była. Bo ta komuna, jaka była, taka była zbrodnicza, ale jakaś ideologia była. Walka o wyzwolenie człowieka, ideologia, prawda, tego. A teraz oni nawet i tego nie mają. Ta totalna opozycja, to o co oni z obłędem w oczach walczą? To jest właśnie postkomuna. Im chodzi po prostu o pieniądze. I już zasad nie mają. Nawet szacunku do biednych ludzi nie mają, bo przykład tej reprywatyzacji ludzi wygodniali, wypędzali z domów, traktowali no jak bydło, przepraszam za takie powiedzenie. I to jest totalna opozycja PO, PSL, prawda, Nowoczesna. I o co oni walczą? Bo nie tak, ani Boga, ani honoru, ani ojczyzny, ani moralności. Wystarczy ich posłuchać w telewizji. Ja dziwię się, że z nimi jeszcze dyskutują. Jeżdżą za granicę, nawołują o ukaranie Polski, łącznie z panią Gertych, bo ona została przywódcą poniekąd tej opozycji totalnej. To samo robi, bo Wałęsa narzekał, że o nie macie przywódcy potrzebne. No. Jest Gertych. Tak jest. I w związku z tym to było, a teraz jest dobra zmiana. Jest nowy rząd i czekają nas wybory. Od tych wyborów bardzo dużo zależy. Panom dziękuję, że wy w przeszłości, w historii broniliście to, co jest polskie, prawda, co stanowi Polskę. Trudno było, ale teraz trzeba wygrać te nowe wybory, popierać ten rząd, jaki jest, taki jest, ale lepszego nie ma, tak? I w związku z tym to trzeba na dzień dzisiejszy przenieść i wszystko robić, żeby panowie i to pióro, ja kiedyś czytałem pana felietony w naszej Polsce, pan Michalkiewicz tam bardzo pięknie pan mówił, bronić tą naszą cywilizację właśnie, bo ta opozycja totalna to jest wrogiem Polski
chrześcijańskiej, tej cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej. I prosiłbym o dalszą udział w obronie to, co Polski. Tak. Bardzo, bardzo dziękuję za te słowa. Rzeczywiście, ja mam takie poczucie od 2015 roku. No, tak się składa, że wtedy właśnie Zjednoczona Prawica wygrała wybory, ale no, rzeczywiście upatruję w tej dacie jakiejś nadziei. No, na pewno się poczułem najlepiej w swojej historii zawodowej, w pracy. Najlepiej ze wszystkich lat po prostu poczułem. Poczułem prawdziwą wolność. Przede wszystkim pozbyłem się tchórzliwych redaktorów naczelnych, tchórzliwych prezesów koniunkturalnych, bo koniunkturalizm zabija dziennikarstwo. To jest dobry okres, no ale sami Państwo widzą, że nie dla wszystkich. No, nie wszyscy chcą tej dobrej zmiany. No. Jesteśmy podzieleni cywilizacyjnie również. Są Polacy, no, mieszkają w Polsce, mówią po polsku, ale nie utożsamiają się z Polską. No choćby ten Tusk, Polska to nienormalność. No, czy człowiek o czystym polskim sercu mógłby coś takiego napisać? No, no na pewno nie. No więc mamy takich ludzi po prostu, takich letnich, pozbawionych tej polskiej wrażliwości. To wszystko teraz trzeba odbudowywać w młodym pokoleniu. Ja mówię, patrzę na Państwa, sam zresztą jestem w tym samym wieku, no trzeba wnukom śpiewać pieśni pierwszej kadrowej. Trzeba śpiewać pieśni te, które słyszał Piłsudski, jak był dzieckiem w kołysce, jak dziadkowie mu śpiewali wiersze Konopnickiej. No, a całą, proszę Państwa, literaturę, no to też wielkie zadanie. Przecież komuna zrobiła specjalną listę książek. Tam się znalazło ponad 20 tysięcy tytułów, autorów. To wszystko muszą, te książki muszą wrócić z powrotem. Wojna zniszczyła wiele, ale przecież zachowało się parę egzemplarzy. Są wydawnictwa, zresztą ja mam takich przyjaciół, takich młodych, którzy mają takie wydawnictwo, robią reprinty. No wydają, wracają ludzie, Sergiusz Piasecki, Zofia Kossak-Szczucka, Rembek. No można by tutaj wymieniać tych pięknych polskich nazwisk, które zostały na tę czarną listę wciągnięte przez komunistów. Dlaczego? Dlatego, że bronili Polski, polskiej wiary i polskiej tradycji. Tak. Tylko słowo. Wie pan, problem jest... Pan dotknął kluczowej kwestii. Bardzo często mi się zdarza, że ja jestem w środowisku no, zamkniętym zawodowo. Ja przychodzę do sądu, stoi 10 adwokatów i mówią mi tak, bo mnie lubią. Panie Mareczku, pan jesteś taki niby rozsądny, a czemu pan z nimi trzymasz? Ale ja wtedy mówię, dlaczego trzymam, bo mówię, ostatnią nadzieję mam, że to, co dla mnie było w Solidarności kiedykolwiek ważne, teraz gdzieś się lokuje, ja już nie dożyję momentu, kiedy jeszcze jeden zwrot będziemy przekręcać. Ale ja bardzo często nawet z młodymi ludźmi mówię, wy musicie się też opowiedzieć w takiej sytuacji. Nie można się wpędzać w to, że ktoś mi mówi, pan jest taki ciemny, bo z tymi moherami się zadaje. Ja mówię, daj Boże, żebym ja od moherów się więcej jeszcze mógł uczyć. Wszystkie uniwersytety skończyłem, a nauczyłem się tego, czego ludzie mnie nauczyli. I nie wolno się cofać. Ja nigdy nie byłem za jakimś ostentacyjnym prezentowaniem swoich poglądów czy postawy, ale ja widzę, że to trzeba robić. Że to trzeba robić. Ja dostałem tę odznakę, którą pan miał w klapie. Ja zawsze się wstydzę zakładać takie coś. Ale jak zobaczyłem, że są tacy, którzy sobie teraz oporniki zakładają, za co można było kiedyś po dziobie dostać albo stracić pracę, to ja zakładam tę odznakę
Nie dlatego, żebym chciał się chwalić, tylko chcę powiedzieć, że w takim razie, no to ty masz opornik, ja mam to i możemy sobie pogadać. Bardzo wielu ludzi, bardzo przyzwoitych, bardzo porządnych w sytuacji, kiedy toczy się wojna, bo ona się toczy, to jest wojna. Ktoś powiedział, że każda władza ma 100 tysięcy ludzi, których trzeba zlikwidować w czasie rewolucji. To jest okrutne, co mówię, ale to jest 100 tysięcy zaplecza każdej władzy. Jakby teraz tak popatrzeć, kto urodził się w jakim mieszkaniu w Warszawie, kto był czyim dzieckiem takiego czy innego ministra, kto jeździł w okresie stanu wojennego na stypendia, to nagle pan odliczy dziesiątki ludzi, którzy byli beneficjentami poprzez swoich rodziców, wujków, ciocie, poprzednie jeszcze władze. On nawet może nie być z przekonania komunistą, ale on jest z tego kręgu, który sobie żył i którego egzystencja jest w tej chwili zagrożona. To kąsa. To kąsa. Natomiast inni ludzie powinni, nie to, że z nienawiścią do tych, ale z przywiązaniem do tych wartości, o których tak pięknie kolega mówi, mówić, że tego bronimy. Jeszcze jedna mi teraz myślę, że dobra, ale to państwo sami ocenicie, wpadła do głowy. I z wyjaśnieniem tych tajemniczych morderstw, to może być tak, jak z tą teczką Wałęsy u Kiszczaka. Nie wiadomo, co zrobią ludzie, którzy trzymają tę tajemnicę i odczuwają jakąś traumę z tego powodu, a ona ma szansę się powiększać wraz z wiekiem. Bo ja na przykład polubiłem pewnego komunistę, teraz mogę powiedzieć świętej pamięci Józefa Oleksego. Kiedy zapadł na śmiertelną chorobę, potrafił w telewizji, a nie odpuszczał telewizji, potrafił powiedzieć, jakie jest marzenie każdego polskiego komunisty, żeby mieć porządny kościelny pogrzeb. A poza tym powiedział o sobie tak, całe życie byłem koniunkturalistą, byłem słabym człowiekiem, kłamałem. On za życia pokazał, no, że można to wszystko, że tak powiem, przekreślić to zło i pokazać taką dobrą, przyjacielską twarz. Więc niewykluczone, że taka reakcja będzie następowała, bo jeszcze jedna myśl, ilekroć słyszę te refleksje, te teksty profesor etyki Magdaleny Środy, to proszę państwa, zaraz mi się przypomina jej ojciec, który zmarł parę lat temu, niedawno, o którego śmierci mówi się dosyć dużo, bo w otoczeniu księży Barnabitów umierał. Umierał pogodzony z Bogiem. Poprosił o krzyż, żeby zdjęto nawet z korytarza i miał ten krzyż na piersi. To są takie relacje świadków bezpośrednich. I w ostatnich słowach prosił Boga na nawrócenie własnej córki. To był profesor Edward Ciupak, walczący całe życie z Kościołem katolickim, główny ideolog, pochodzący gdzieś spod lubelskiej wsi, walczący całe życie. No ale miał wielkie szczęście, jego druga żona okazała się wspaniałą przewodniczką życiową i z tego zawziętego wroga Kościoła stał się osobą wierzącą. I myślę, że Pan Bóg wysłucha tych modlitw i etyczka pani Magdalena Środa zacznie pisać bardziej przyjemne dla nas rzeczy. Bo nawet się wyśmiewała z przydrożnych kapliczek, które są jednym z najpiękniejszych elementów krajobrazu polskiego. Więc nie traćmy nadziei, taka moja jest końcowa refleksja. Żeby to nie zabrzmiało, że życzymy wszystkim z opozycji zapadnięcia na śmiertelną chorobę i nawrócenia w ostatniej chwili, bo to byłaby żadna metoda. Natomiast ja powtarzam, że trzeba jednak rozmawiać z tymi ludźmi z drugiej strony, nie wstydząc się, że jest... Bo człowiek tak mówi, a machnę, nie będę z nim gadać. Zawsze tak, bardzo często tak robimy. Ja coraz częściej mówię, że trzeba bronić pewnej postawy. Ja naprawdę nie mam ani zawodowego, ani jakiegokolwiek interesu, żeby na takich spotkaniach nawet rozmawiać.
ale uważam, że trzeba, że przychodzi czas, kiedy my te znaczki, to wszystko musimy pokazywać, że nie jest tak, że jakaś drobna grupa zdominowała 30 parę milionów ludzi, którzy myślą po swojemu. Ja znakomicie rozumiem, jaki powód, i wcale nie 500+, był u źródeł tego, że pogoniono poprzednią władzę. Ona zaczęła gwałcić podstawową zasadę szacunku dla drugiego człowieka. Tę zasadę, której nie było za komuny, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jest jeden przepis w naszej konstytucji. Jeden jedyny, którego nie było w poprzednich konstytucjach. Jest to artykuł 30, który mówi o przyrodzonej i niezbywalnej godności każdego człowieka, która jest źródłem jego praw i obowiązków, a której poszanowanie jest obowiązkiem władzy publicznej. Zaczęto sobie lekceważyć tego każdego człowieka, jakim by on nie był, i taki był efekt. I ja to też mówię kolegom obecnie sprawującym władzę, żeby to pamiętali zawsze. A wtedy wszystko to, co jest oczywistą patologią, to wyjdzie na wierzch. To jak na szkiełku laboratoryjnym. Tylko że wtedy musi być jasno jedna ściana i druga określona. Bo takie milczenie do niczego nie prowadzi, ono tylko przyzwala. Ja bardzo krótko, Artur Kulikowski, mam takie pytanie, pewnie a propos. Dużo panowie mówili o mediach, o dziennikarzach. No, panowie są ludźmi mediów, znają się na nich jak mało kto. Pytanie jest takie. Chciałem zapytać, jaka była pozycja i rola w środowisku dziennikarzy w latach 80. i 90. Jerzego Urbana i co by panowie, w cudzysłowie oczywiście, zrobili albo powiedzieli dziś Urbanowi i dlaczego? Ja może zaryzykuję. To były bardzo smutne czasy dla wolnego dziennikarstwa. Żeby przetrwać, trzeba było naprawdę nieźle się natrudzić, by uciekać przed jakąś konfrontacją, przed jakimś tematem, żeby przetrwać na tej zasadzie. Co do Urbana, to mogę powiedzieć, jak reaguje środowisko żeglarskie, z którym jestem związany. Swego czasu on pływał takim statkiem motorowym o nazwie pisanej cyrylicą Aurora. I moje środowisko, przepływając obok niego, po prostu wychylało się i pluło. A on wstawał z krzesła i zdejmował kapelusz. Tak to mniej więcej wyglądało, zupełnie bezkolizyjnie. Ale to, co powiedział tu mecenas, ten przepis o godności, teraz będą się działy ciekawe rzeczy, ten przepis o godności, konstytucyjny przepis o godności, będzie teraz wykorzystany przez środowiska lewicowe i lewackie, bo już jest zapowiedź wytoczenia procesu wiadomością telewizyjnym. W powołaniu na ten przepis o godności. I muszę powiedzieć, że nieźle kombinują chłopcy, którzy nie dostrzegali tego, co się działo przez 8 lat, przez następne lata. No ale tego przepisu nie było w Konstytucji, jest dopiero od 1997 roku. I tutaj może być sprawa niezwykle bulwersująca, bo nie wiemy, do jakiego sędziego ta sprawa trafi. Ale wprowadzono losowania, więc może jest jakaś nadzieja, że trafi na jakiegoś porządnego sędziego. Ale szykuje się ciekawe zagadnienie prawne, bo podane są przykłady właśnie manipulowania, obrażania ludzi niby w tych wiadomościach. Ja sądzę, że tego nie ma w takim stopniu, w jakim ten powód, zbiorowy powód będzie występował, dlatego że ci ludzie po raz pierwszy zaczynają poznawać prawdę, a ona jest niezwykle bolesna. Jeżeli się mówi wprost o ich idolach, pokazuje się tych wszystkich aferzystów, odsłania się CBA, to przecież jest najbardziej zapracowana firma w Polsce. I te mity upadają, i ci ludzie upadają, a wraz z nimi upadają inni, bo przecież oni sami by tego nie robili, oni musieli mieć swoich wspólników. To takie media nie mogą się podobać. Ale jak powiedziałem tu na początku,
przypomnę, no nie może być tak, żeby nie pojawiały się informacje, które zaistniały w przestrzeni, które są faktami. Tym bardziej, jeżeli są niewygodnymi dla władzy, one muszą być. No ja jestem w Radzie Programowej Telewizji, ja już to mówię od roku, podobno ma specjalne posiedzenie być poświęcone temu i mają jakieś wnioski się pojawić w stosunku do tworzących te programy informacyjne, no i publicystyczne równocześnie. Dobrze by było, żeby to stało się jak najszybciej, żeby ta zmiana nastąpiła, nim rozgrzany sędzia ruszy do sprawy z wnioskiem tych środowisk lewackich, które chcą się procesować z telewizją. O Urbanie, to trzeba powiedzieć tak, że to jest bardzo dobry przykład. Jest to niezwykle sprawny warsztatowo dziennikarz, to trzeba powiedzieć, który narażał się towarzyszowi Wiesławowi dawnej, dlatego przez wiele lat działał pod pseudonimem, gdyż Gomułka go tępił za walkę z doktorem Marcinkowskim, chyba z jakimś prowadzącym kampanię antyalkoholową. To taka dawna historia Urbana. Ciekawostka. Urban był jedynym przedstawicielem elity komunistycznej, który publicznie się przyznał, że to on jest autorem czystki dziennikarzy. Była taka w 1982 roku, gdy przywrócono politykę, polemika między nim a Passentem. To była taki cykl artykułów Niewidomy w gazie, w takim tytule. Kiedy Passent uważał, że czystka dziennikarzy, jaką władza przeprowadza, to jest nieludzka i to w ogóle jest nie, a Urban powiedział, to muszą się zdecydować. Zdecydować, jak chcą służyć państwu socjalistycznemu, to mają być tacy, jacy są. Najkrócej mówiąc, jest to człowiek dużych zdolności, skrajnie podły. I to niestety, ja miałem okazję kilka razy się z nim zetknąć, nie ma żadnych hamulców i powinien być właśnie kontratypem dla każdego dziennikarza, który powinien mieć sumienie. Bo nauczyć kogoś dobrze pisać jest bardzo trudno. To jest duża sztuka. Ale zostawić go tylko z tą umiejętnością, to jest straszne nieszczęście, bo zawsze trzeba apelować do tego, że on musi wiedzieć, komu służy i po co służy. A co do godności, to jedno, co mnie pociesza, że ten przepis był wykorzystany w fali procesów o zwiększenie metrażu w celach w więzieniu. Że narusza to godność osobistą, jak się siedzi tam na 2 metrach. I liczę, że wrócimy do tego. Ostatnie pytanie, bardzo proszę, pan Kaczorek. Słuchasz mnie? Tak, pan nie wiem tutaj. Ja do pana Wojciecha bym miał, znaczy jedną wypowiedź i jedno pytanie. Co do wypowiedzi, to jak to powiedzieć tak ogólnie? Bo ja widziałem pana tam na początku, po przejęciu władzy przez Wałęsę, bo ja poparłem go też, się nabrałem przeciwko Mazowieckiemu i pracowałem w kancelarii prezydenta i widziałem tam pana, pan chciał radio założyć czy coś takiego chyba. No, ale z Wałęsą jest gorzej niż pan myśli. Ja też myślałem, że jak on by się wtedy przyznał, to by było dobrze. No, naiwnie myślałem. To, co my wiedzieliśmy wtedy, on się nie mógł przyznać. On się nie mógł przyznać i nigdy się nie przyzna, dlatego że on ma znacznie więcej na sumieniu niż tam, prawda, w tych papierach z IPN-u było i tak dalej. To są sprawy, które Cęckiewicz opisał, jakim podłym człowiekiem był, jak kablował swoich kolegów, jak brał pieniądze za to i tam lepiej już nie mówić, co robił. Ale są jeszcze inne rzeczy gorsze, niewyjaśniona sprawa śmierci jego syna, tego nieślubnego. Są sprawy jeszcze, no już nie chcę mówić, bo to nie mam jakiegoś tego, sprawy podprowadzenia podobno tych robotników pod strzały, co tam pokazywał Wajda w swoim filmie i szereg takich rzeczy, a poza tym według mnie on miał różnych oficerów prowadzących w różnym okresie, to co myśmy widzieli w kancelarii na przykład, ja jestem przekonany, że Wachowski był wtedy jego oficerem prowadzącym, ale naprawdę on był prowadzony przez służby wojskowe od początku, od czasu jak był w zasadniczej służbie wojskowej, a w tej chwili niestety za nim stoją służby zagraniczne.
a za nimi cała finansjera. I tutaj mnie na ksero jeden człowiek opowiadał, no dobrze, że przyjedzie do Warszawy z tym pistoletem, to nareszcie go zamkną. Ja mówię, spokojnie, spokojnie, jego nie zamkną. I to jest dopiero rzecz, trzeba zrozumieć, że po prostu to jest taka sprawa, takie, o, jak ojciec Rydzyk mówi. Jak złapią za rękę, to trzeba mówić, że to nie moja ręka. I zawsze są wątpliwości, czy te papiery, co są na stole, to są prawdziwe. To jest, on jest przeszkolony, on nigdy, to jest nieszczęśliwy człowiek. On do końca życia się po prostu nie przyzna. To, do czego mógłby się przyznać, to się nie przyzna. To jest koniec mojej wypowiedzi. Do finansjera wiadomo, nim sterują. Bo on jest małym pionkiem w dużej grze i w ogóle nie ma pojęcia. Wbili go w pychę, że to on jakąś rolę odgrywa podobno. Nie odgrywa żadnej roli. No i a druga to jest, zawsze czytałem pana felietony na ostatniej stronie naszego dziennika, Michalkiewicza, tam innych jeszcze Frąckowiak, co to się stało, że one znikły gdzieś 2-3 lata temu. Zawsze zaczynałem lekturę naszego dziennika od ostatniej strony, a teraz nie ma. Ostatnie pytanie, krótko odpowiem. Co do tego drugiego, to dla mnie też było zaskoczenie. Zdjęto wszystkich felietonistów, i Michalkiewicza, i Jackowskiego, kto tam jeszcze pisał. Między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Sekretarka zadzwoniła, to znaczy nie podziękowała nawet. No. Dobrze, nie wiem co tam się stało, że zapadła taka decyzja. Natomiast Wałęsa, dopóki my żyjemy, będzie nas nieustannie zaskakiwał i frapował, ale ja nawet przez pewien czas rzuciłem się na książki psychologiczne. Myślałem, że tam znajdę jakąś odpowiedź, jakieś wytłumaczenie, bo to jest raczej przykład psychologiczny, czy może nawet jakiś psychiatryczny, to jest jakieś samozaparcie. To było to w Gazecie Wyborczej, był ten ksiądz, jak on się nazywał, któremu udowodniono współpracę, on powiedział, że on tak wyrzucił to z pamięci. Czajkowski, tak, ksiądz Czajkowski. Wydaje mi się, że tutaj też może być jakiś taki psychologiczny przypadek, że on po prostu wyrzucił to z siebie, a w to miejsce weszło to ja, to ego posunięte do niesamowitych rozmiarów. Obaliłem komunę, cały świat mnie tutaj jako mędrca szanuje i tak dalej. I że z tym mu jest wygodniej żyć. Ale panie Wojciechu, on dalej pracuje, tylko dla innych ludzi, jestem przekonany. Ja nie wiem, czy pracuje. Nie, po prostu jego typ charakterologiczny SBCja zbadała bardzo dobrze. I oni doskonale wiedzieli, zresztą są zapisy u Cęckiewicza w książce, to są ich zdania, że to podły człowiek, chciwy człowiek, wredny i tak dalej. Więc takiego sobie wybrano i takiego wykreowano. Dzisiaj jest podporą tej totalnej opozycji. Dla nich to jest autorytet, prawda? Oni się są gotowi też porżnąć za niego. I on będzie w tym trwał, bo jeszcze tutaj dochodzi ten element nienawiści, który dla mnie był zawsze czymś niezrozumiałym, obcym. On po prostu nienawidzi tych Kaczorów, nienawidził ich całe życie. No i realizuje ten, to on jest przesiąknięty tą nienawiścią, ale czy tylko do niego, no jak mówił, że pałować trzeba, prawda, związkowców, wyrzucać przez okno i te wszystkie bzdury. No robi fatalną robotę dla Polski na pewno, bo stał się taką wizytówką polskości, jak mówiono, to najlepszym towarem eksportowym. No i teraz jak tutaj tłumaczyć za granicą, że to jest tak marny gość. No. Kończymy chyba, tak? Proszę Państwa. Ja jedno tylko słowo, bo proszę wybaczyć, bo to jest wielki problem, gdzie jest, gdyby nie uwaga przed chwilą, która padła, nigdy nie wiadomo, gdzie jest przyczyna, a gdzie jest skutek. Pan wspomniał o synu. Jeżeli prawdą jest w książce Cęckiewicza taki epizod, że czteroletni chłopczyk, nieślubne dziecko, co się zdarza, Lecha Wałęsy utonął. To się zdarza. To dziecko zostało pochowane na cmentarzu w Lipnie, na który to cmentarz, gdy doszło do zmiany na stanowisku prezydenta, przyjechało dwóch panów rządową limuzyną i po tej wizycie zniknął grób tego chłopczyka. To ja muszę powiedzieć, że wszystkie opowieści o
policji, OSB dla mnie nie mają takiego ciężaru gatunkowego, jak wymiar podłości, która leżała u podłoża tego opisanego. Ja tego nie wymyślam. To jest w tej książce. Tego działania, które spowodowało, że grobu tego dziecka nie ma już, zniknął, prawda? I został, został odbudowany przez autora książki. I to jest dopiero temat do rozmowy o moralności, o odpowiedzialności. 100 razy dla mnie ważniejszej przy rozmowie o państwie nawet niż ubeckie jakieś tam, bo ja powiem tak, no jeżeli to jest prawdą, to wiedzieli kogo brać. Prawda? I tu trzeba szukać odpowiedzi na pytanie, jaka jest moralność, jakie są zasady, którymi my powinniśmy się kierować. Ja powiadam, jeżeli prawdziwą jest ta opowieść, ale autorzy ufundowali pomniczek w miejscu, gdzie on stał poprzednio. To taka okropna historia. Ona dużo poważniejsza jest dla mnie niż bardzo wiele innych opowieści politycznych. Proszę Państwa, nasze spotkanie powoli dobiega końca. Przypominam, że następne będzie 23 stycznia. Kto ma podał maila, to będzie powiadomiony, a kto nie, to musi sobie zapisać. 23 stycznia, poseł... Sierpień, przepraszam, też na S. Na tym kończymy nasze spotkanie i serdecznie dziękujemy naszym gościom.